Michał Undra, Akademia Zdrowia. Zapraszam Cię do kompletnego przewodnika po suplementach, gdzie dokładnie i krok po kroku dowiesz się, jakie suplementy warto stosować, których unikać i na które szkoda pieniędzy. Poznasz także najważniejsze zasady przyjmowania suplementów, powiemy sobie o ich różnych formach i postaci. Przejdziemy także przez 15 najpopularniejszych suplementów, gdzie dla każdego z nich powiem, dla kogo będą idealne, w jakich dawkach i przy jakich problemach. Abyś mógł dzięki temu filmowi jak najszybciej poprawić swoje zdrowie i samopoczucie. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od tego, czym w ogóle są suplementy diety i dlaczego w ogóle są ważne. Suplementy, tak jak sama nazwa wskazuje, są to tak naprawdę dodatki do diety, do zdrowego stylu życia, i suplementy oczywiście nie zastąpią nam, czy to aktywności fizycznej, czy zdrowego odżywiania, ale bardzo mocno mogą te elementy wesprzeć i. Takim mocnym przykładem suplementu, który jest wręcz wskazany i bardzo polecany do stosowania, jest witamina D3, którą akurat. W diecie jest trudno dostarczyć i nie zawsze jesteśmy w stanie odpowiednią dawkę witaminy D3 wyprodukować też na słońcu. I, omega, i właśnie witamina D3 jest w sumie takim suplementem, lub też lekiem, tak? bo możemy go stosować jako lek, który jest zalecany praktycznie do suplementacji każdemu. Być może nie przez cały rok, być może w dawce dostosowanej do własnych wyników badań, ale tym właśnie są suplementy. I witamina D3 jest oczywiście najbardziej znanym suplementem, ale bardzo często stosuje się jako suplement też witaminę B12, która na dietach wegańskich. Jest wręcz no, wskazana, konieczna do suplementacji, i wtedy znowu ten suplement uzupełnia nam niedobory, które kreujemy tak naprawdę w diecie. I z jednej strony, z suplementami możemy uzupełniać niedobory, te, które są po prostu wskazane do, do uzupełnienia, czyli witamina D3 praktycznie dla każdego, witamina B12 na dietach wegańskich czy bezmięsnych, lub też na podstawie badań krwi możemy sprawdzić, że mamy niedobory konkretnych witamin, składników mineralnych, czy może jakichś innych czynników, które sobie uzupełniamy suplementami i to jest takie działanie prozdrowotne, być może zapobiegające niedoborom, zapobiegające chorobom, ale z drugiej strony suplementy możemy stosować też po to, żeby poprawić nasze zdrowie, poprawić konkretne parametry zdrowotne, na przykład chcemy poprawić pracę mózgu, na przykład zdrowie jakiegoś konkretnego narządu jest mnóstwo suplementów, które wspierają zdrowie wątroby, Pracę, zdrowie mózgu, funkcjonowanie mózgu, więc pod tym względem też te suplementy możemy stosować, żeby podkręcić, poprawić działanie jakichś konkretnych parametrów, konkretnych narządów. I suplementy odpowiednio stosowane mają na celu przede wszystkim to, żeby poprawiać nasze zdrowie, poprawiać samopoczucie czy inne parametry zdrowotne. I jeżeli prawidłowo stosujemy zarówno odpowiednie dawki, formy i też ewentualnie pory stosowania suplementów, to będą one nasze zdrowie zdecydowanie wspierać. Jeżeli suplementy stosujemy niewłaściwie, najbardziej się to odnosi do zbyt dużych dawek czy, czy niewłaściwych form, to oczywiście te suplementy mogą nam zaszkodzić. Jest też kwestia oczywiście jakości suplementów, o której będę mówił troszeczkę w dalszej części filmu. No, i takie też pierwsze podstawowe pytanie: Czy w ogóle warto stosować suplementy? Czy ma to jakieś zastosowanie? Czy może można, powiedzmy, bez suplementacji, bez jakiegokolwiek wsparcia? Osiągnąć pełny, yy, pełne zdrowie i po, powiedzmy nie mieć żadnych niedoborów. No tak jak mówiłem, witamina D3 jest tym wskaźnikiem, który raczej warto suplementować szczególnie w okresie jesienno-zimowym w Polsce, ale wiele innych właśnie witamin czy składników mineralnych możemy mieć niedoborowe w zależności od tego, jak prowadzimy naszą dietę. O witaminie B12 już wspomniałem, ale omega 3 też jest świetnym przykładem. Jest to jeden z moich ulubionych suplementów, który suplementuję praktycznie cały czas na stałe. Omega 3 uzupełnia nam właśnie kwasy tłuszczowe omega 3 zmniejsza stany zapalne w ciele i w ogóle ma mnóstwo korzyści zdrowotnych, o tym będziemy sobie mówili oddzielnie. I jeżeli ktoś nie spożywa odpowiedniej dawki przede wszystkim ryb lub owoców morza, najlepiej dwa razy w tygodniu, to omega-3 będzie świetnym uzupełnieniem właśnie diety i uzupełnieniem tych kwasów tłuszczowych omega-3. W naszej diecie, w naszym w ogóle stylu życia, wiele osób nie spożywa po prostu ryb albo wcale, albo w małej ilości, niestety tych omega-3 ma mało. Tutaj pod tym względem też wiele osób mówi o oleju lnianym czy ogólnie jakichś źródłach roślinnych omega-3, jednak nie jest to to samo co kwasy tłuszczowe omega-3, ten olej rybi, czyli EPA i DH, na którym nam zależy. No i podobnie jest z innymi witaminami, składnikami mineralnymi, które możemy po prostu dostosować. Do swoich niedoborów, do swojej diety czy do wyników badań. I uważam, że suplementy mogą być świetną metodą właśnie poprawy zdrowia czy poprawy osiągów czy wspierania konkretnych narządów, jeżeli są stosowane odpowiednio, bo bardzo często mamy na przykład obciążenie wątroby, tak jak już wspominałem wcześniej, i oczywiście warto wątroby wspierać na przykład zdrową dietą, unikaniem alkoholu, aktywnością fizyczną tak dalej dalej, ale suplementy też w tym wypadku mogą przyspieszyć nam regenerację wątroby i wątroba jest świetnym narządem jako Taki przykład, ponieważ wiele suplementów bardzo skutecznie i szybko wspiera zdrowie wątroby, tak samo będzie z pracą tarczycy, czy też często z gospodarką hormonalną, więc te suplementy po prostu pomogą nam wejść na wyższy poziom. Oczywiście te suplementy nie są. Konieczne nie są wskazane dla każdego, yy, jest wiele osób, które właśnie większość osób na pewno nie stosuje suplementów i jak najbardziej jakąś tam, jakieś tam zdrowie można osiągnąć, ale pytanie, czy wykorzystamy pełnie swojego zdrowia i pełnie możliwości własnego organizmu, to już jest kwestia oczywiście indywidualna. No i teraz ważna różnica, czym różnią się suplementy od leków. W Polsce niestety rynek suplementów nie jest dobrze kontrolowany i wygląda to tak, jeżeli ja bym chciał stworzyć jakiś suplement, Załóżmy, że jest to witamina C, tak? Myślę, że dobry przykład. I chcę sobie ją zacząć sprzedawać. To wystarczy, że zrobię ten suplement, nieważne co tak naprawdę w nim jest, zgłoszę go do GIS-u, jako że mam jakąś tam witaminę C, powiedzmy 500 mg, i już mogę ją sprzedawać. I o ile albo nie ma jakiegoś doniesienia, yy, po prostu, że ten suplement jest szkodliwy, czy wadliwy, czy cokolwiek, lub też nie minął dłuższy czas od tego zgłoszenia, to nie ma żadnej kontroli tego, czy ten suplement zawiera to, co powinien. I czy w ogóle jest, powiedzmy, działający czy funkcjonujący, ponieważ od momentu zgłoszenia można sprzedawać dany suplement diety po prostu w Polsce, ale zanim GIS dojdzie do tego zgłoszenia naszego, do, do, do tego konkretnego suplementu. Mija wiele miesięcy, zanim ten suplement będzie mógł być skontrolowany, bo po prostu jest bardzo dużo suplementów, które jest zgłaszane i które są kontrolowane wiele miesięcy po zgłoszeniu. Dlatego też mniej uczciwi producenci suplementów zgłaszają jakiś suplement, załóżmy, że tę witaminę C. Mija kilka miesięcy, bo. To miesiące minął, zanim dojdzie do tej kontroli tego rzeczywiście suplementu. Wycofują to zgłoszenie i wprowadzają nowy suplement. Znowu, powiedzmy, że z tą samą witaminą C, z tym samym składnikiem, ale pod inną nazwą czy w innej dawce. I znowu ileś miesięcy musi minąć, zanim ten suplement zostanie skontrolowany. Tak samo tutaj może być po prostu donos, tak, że ten suplement nie jest właściwy, czy są jakieś yy, zapewnienia związane z tym suplementem, które przyspieszają tę kontrolę. Ale wielu suplementów, niestety, wielu producentów suplementów, niestety, wykorzystuje tę lukę prawną i sprzedaje. Kiepskiej jakości suplementy. Z kolei, żeby wprowadzić lek do obrotu, lek na przykład z witaminą D czy, czy lek z magnezem, musi on prze, przejść szerszą kontrolę. Tak naprawdę, musi być zatwierdzony jego skład, jego działanie. I leki są w, na pewno w dużym stopniu lepiej kontrolowane. I w podstawowych suplementach można jak najbardziej. Wybierać leki, jednak nie do końca różne suplementy ziołowe, czy yy, nie wszystkie witaminowe, czy, czy, czy nawet mira, mineralne, znajdziemy jako leki, ale jak najbardziej można też pod tym względem wymierać suplementy jako leki, te witaminowe i składnikowo-mineralne. To już w zależności od tego, jaką mamy dostępność i czy ufamy też producentowi, jaki jest skład. Bo. To, że lek będzie działał i będzie zawierał to, co jest na opakowaniu, to jest jakby zagwarantowane. Tak? Oczywiście zdarzają się wycofania też leków, że jakaś partia jest zanieczyszczona, czy cokolwiek ma na przykład niewłaściwe formy, czy, czy dawki po prostu konkretnego składnika aktywnego, ale to, że dany suplement czy, czy dany składnik jest lekiem, nie chroni nas przed jakością tego. Tego leku. Bo leki mogą zawierać dużo składników dodatkowych, polepszaczy, czy jakiś tam dwutlenku tytanu, czy starynionu magnezu, bo to jakby w definicji leku nie jest określone i nie zmienia tego. Dlatego też, jeżeli mamy leki, które mają słaby skład, no to znowu nie, nie definiuje tego, że te leki są, że tak powiem, czyste i bez dodatków. Dlatego też niektórzy producenci suplementów mają świetne składy i nie mają żadnych dodatków. Więc pod tym względem warto zwrócić uwagę na dawkę, na jakość oczywiście suplementu, czy firma jest godna zaufania i czy mamy po prostu dodatki w tym składzie. To jest kwestia oczywiście wyboru każdej osoby. Jeżeli ktoś wybiera suplementy, to w suplementach rzeczywiście patrzymy zdecydowanie na skład, ile jest tam dodatków zbędnych, niezbędnych, bo w wielu suplementach jest mnóstwo czy barwników, czy właśnie przeciwutleniaczy, czy innych rzeczy, które nie są koniecznie potrzebne do dodania do tego suplementu pod względem jakości. Ale też wielu, wielu producentów suplementów nie stosuje pewnych metod produkcji, które określają jakość suplementu, jak na przykład HACAP, czy GMP, czy jeszcze kilka innych, gdzie te certyfikaty, szczególnie HACAP, jest dosyć trudnym do wprowadzenia. Jeżeli widzimy takie właśnie oznakowania na suplementach, na, 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 na butelkach czy tam na opakowaniach suplementów, to prawdopodobnie już ten producent jakieś wymogi jakości i standaryzacji wprowadza. Jeżeli nie ma żadnych oświadczeń, żadnych właśnie takich zapewnień, że jest ten suplement produkowany w takiej jakości, to większa szansa, że niestety te suplementy są słabej jakości. I ogólnie, jeżeli miałbym podsumować rynek suplementacyjny w Polsce, to on jest na słabym poziomie, naprawdę. Z jednej strony są y, suplementy w słabych formach, na przykład selen jest w, w słabej formie, czy tam magnez, czy inne są po prostu w tych tanich, słabych formach. Z drugiej strony bardzo często w tabletkach są różne dodatki, które nie są potrzebne i często te ceny tych suplementów też są nieadekwatne y, do jakości. Y, w ogóle mnóstwo producentów, producentów, tak w cudzysłowie, suplementów w Polsce w ogóle nie ma żadnej produkcji. Gdzieś tam wszystko jest y, zamawiane za granicą, nawet często pakowanie i oklejanie etykietami jest załatwiane za granicą czy gdzieś w jakimś magazynie. I ci producenci nigdy nie widzą tych swoich suplementów, nigdy nawet często ich nie magazynują. Niewielu jest suplementów, producentów suplementów w Polsce, którzy sami produkują, kapsułkują, y, etykietują y, własne suplementy, mają właśnie te wszystkie normy, o których mówiłem, HACAP-y, GMP i inne. I rzeczywiście wysyłają suplementy z własnego magazynu. To warto zwrócić uwagę, czy na przykład, jeżeli mamy miejsce, gdzie dana firma właśnie produkująca suplementy, gdzie ona urzęduje, czy w tym miejscu rzeczywiście jest jakiś zakład produkcyjny, czy może jakieś tylko małe biuro, czy wirtualne w ogóle biuro, bo tak często jest. Jest też wielu suple producentów suplementów, którzy mają jakieś wirtualne lokalizacje w Wielkiej Brytanii, czy w Stanach Zjednoczonych, niby są to powiedzmy polskie firmy, ale z jakimiś takimi innymi lokalizacjami, co często ułatwia też jeszcze bardziej po prostu na przykład stosowanie innych dawek czy innych form suplementów. I tutaj też na to należy zwrócić uwagę, że w Polsce niestety GIS bardzo mocno wycofuje zarówno dawki, jak i formy różnych suplementów. Przykładowo witamina D3 w, standardowej, w standardowym suplemencie nie może być w dawce więcej niż 2000 jednostek, chyba że to jest suplement dla osób starszych, wtedy może być to 4000 jednostek. No i to... Może być plusem lub minusem, tak? No bo niestety wiele osób spożywa ogromne dawki witaminy D3, co wcale nie jest korzystne. Ale z drugiej strony, na przykład cynk z czasem, cały czas dawka cynku była zmniejszana, 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 i obecnie dawki cynku, jakie mogą być w suplementach, to bodajże 15 mg czy tam 20 mg, czyli naprawdę bardzo mała dawka, gdzie w większości przypadków musimy spożyć po prostu kilka kapsułek czy kilka tabletek, żeby na przykład w przeziębieniu czy w jakichś problemach zdrowotnych uzupełnić ten poziom cynku. I to jest trochę utrudniające, producenci różnie sobie z tym radzą. Na przykład wtedy producent opisuje jako dawkowanie, że dawka to jest 1 czwarta tabletki czy 1 czwarta kapsułki, czyli dalej wtedy w kapsułce na przykład jest 50 mg cynku, ale zaleca się stosować 1 czwartą tabletki czy 1 czwartą kapsułki, co trochę omija ten temat, ale to już takie wiadomo prawne jakieś tam aspekty. No to w Polsce niestety jest utrudniające i też wiele form magnezu czy, czy witamin z ropy czy innych niestety przez GIS są wycofywane, Ciężko powiedzieć dlaczego. Jeszcze innym przykładem, o którym powiem jest Treonian magnezu. Treonian magnezu, który dobrze przekracza barierę krew mózgu i był stosowany zarówno dla poprawy pracy mózgu i dla pobudzenia, jak i co ciekawe, na sen i ten Treonian oczywiście był droższą formą magnezu, ale przez wiele osób bardzo dobrze stosowaną właśnie typowo względem pracy mózgu. Niestety już jakiś czas temu treonian został wycofany. Nie, nie jestem świadomy, żeby tutaj były jakieś aspekty zdrowotne związane z tym, że Treonian jest niebezpieczny, tak samo alfa GPC ma być wycofane, i wiele że Hupercyna A i wiele różnych suplementów, które raczej no, uważa się za bardzo bezpieczne, a niestety w Polsce nie można ich sprzedawać. I to jest właśnie niestety często problem. Oczywiście też takich leków nie znajdziemy, bo jeżeli coś nie jest dopuszczone jako suplement, to przeważnie też jako lek nie jest dopuszczone. I teraz opowiem o formach suplementów, w jakich możemy ich je przyjmować. Pierwszą formą jest tabletka. I tak wygląda tabletka: to jest akurat tabletka cynku. Tutaj, jakby wszystko jest razem ze sobą połączone. Ten cyn z jakimiś tam innymi substancjami, które powodują, że jest to w takiej powiedzmy formie stałej, to się dosyć szybko rozpuszcza. Jak widać, tabletka jest raczej małych. Rozmiarów jest to dosyć wygodne do stosowania. Można je ewentualnie przekroić na pół czy gdzieś tam podzielić, chociaż to się dosyć mocno kruszy. Tutaj w takich tabletkach może być więcej składników dodatkowych, ale to zależy od producenta. Ale to może być po prostu wygodne lub nie. To zależy po prostu od konkretnych suplementów, bo właśnie cynk selen bardzo często jest w tabletkach. Na przykład selen też jest w bardzo małej dawce, więc po prostu łatwiej jest go zrobić w takiej formie, jeżeli mamy sam selen. Ale czy to jest lepsze od kapsułek, czy nie, No to już zależy po prostu od składu i konkretnego suplementu. Tak wygląda kapsułka. Tutaj mam akurat bodajże shiitake jako, jako kapsułka. I kapsułka yy różni się tym, że jest to zamknięte w takiej właśnie kapsułce yy proszek w środku. Tak? Czyli tą kapsułkę tak naprawdę teoretycznie możemy otworzyć i wysypać z niej zawartość tej kapsułki i powiedzmy, że to w jakimś tam stopniu będzie działać. Kapsułka ma to do siebie, że przeważnie jest większa. Jak widać, no, kapsułka w porównaniu do tabletki raczej jest większa. To, jeżeli ktoś ma problemy z połykaniem, to kapsułki są trochę większe i często trudniejsze do powiedzmy do, do suplementowania, gdzie te kapsułki często są jeszcze większe. Zaraz pokażę jeszcze większe kapsułki, ale kapsułki. Jeżeli jest dobry producent suplementów czy leków, mają to do siebie, że tutaj oprócz otoczki kapsułki, czyli na przykład jakiejś tam celulozy, nie musi być żadnych dodatków. Tu jest po prostu czysty suplement w środku, bez żadnych dodatków. No, W tabletce jest to trudniejsze do zrealizowania. I to są te dwie formy. No i jest jeszcze kapsułka taka tłuszczowa. Tutaj mamy Omega-3, specjalnie też dałem Omega-3, która jest bardzo dużą kapsułką, nawet w porównaniu do zwykłej, standardowej kapsułki. Omega-3 jest naprawdę duże. Kapsułka taka tłuszczowa różni się tym, że tu w środku mamy olej, czy mamy tłuszcz, tak, w tym wypadku omega 3. I to w niektórych wypadkach jest niezbędne, żeby taka kapsułka tłuszczowa była dla dobrego wchłaniania danego suplementu. Omega 3 jest najlepszym przykładem, bo jest to po prostu olej, ale też olej z wiesiołka, olej z czarnuszki. musi być w takiej kapsułce tłuszczowej, i ten olej jest po prostu zawarty w środku. Ale bardzo ważne jest to, że witamina D3 dużo lepiej wchłania się, jeżeli jest w kapsułce takiej tłuszczowej, olejowej, niż... W tabletce. Są witamina, jest często witamina D3 spotykana w takiej tabletce. Nie dość, że ona często ma jakieś dodatki, żeby po prostu zrobić taką formę witaminy D3. To jeszcze gorzej się wchłania. Kapsułki tłuszczowe na pewno lepiej się wchłaniają, jeżeli chodzi o witaminę D3. I akurat witamina D3 w kapsułce tłuszczowej, w dawce, witamin, w dawce 2000 jednostek jest malutka. Naprawdę jest dużo mniejsza niż ta tabletka. Więc tutaj rodzaj tego, czy to jest tabletka, kapsułka, czy właśnie kapsułka tłuszczowa, zależy od tego, jaki mamy suplement, i na to warto zwracać uwagę. Omega 3 i oleje będą w takich kapsułkach, większość suplementów ziołowych, ale też bardzo często witaminowych będą właśnie w postaci takich kapsułek, a niektóre y, witaminowe i szczególnie mineralne będą w postaci tabletek. To zależy po prostu co, co suplementujemy i w jaki sposób. I to są te trzy podstawowe powiedzmy formy. No i oczywiście mamy jeszcze proszek, czyli no już zupełnie inną y, formę podawania, gdzie proszek po prostu jest najczęściej, przynajmniej powinien być, tylko danym składnikiem, tylko na przykład suplentem ziołowym, czy tylko daną witaminą, bez żadnych dodatków. No i jak proszek ma się do, do tabletek czy do kapsułek? Oczywiście proszku tutaj nie mam, no bo proszek każdy widział, jak wygląda, więc nie mam potrzeby go, go pokazywać. Ale czy proszek dobrze się sprawdza? Zależy to bardzo mocno od suplementu, od konkretnie suplementu, jaki stosujemy. I teraz dam przykład tego, gdzie yy, suplement w postaci proszku świetnie się sprawdza. Oczywiście kreatyna jest po prostu świetnym suplementem, który powinien być w postaci proszku. Kreatyny trzeba spożywać dużo. Powiedzmy, że około 5 gramów, czasem więcej, czasem mniej. Jeżeli chodzi o zamknięcie 5 5 gramów kreatyny w kapsułce takiej, powiedzmy no, w takiej, ale w takiej standardowej kapsułce, ale nawet rozmiarów takich największych, nie zmieści się 5 gramów kreatyny w takiej kapsułce nigdy. Nie jest to możliwe. tak? Czyli, żeby suplementować kreatynę w kapsułkach, potrzebujemy spożyć najczęściej 3, 4, 5 nawet kapsułek, bo taki maks, jaki w kapsułkach kreatyny znajduje się yy, właśnie tej kreatyny, to jest mniej więcej 1,5 grama na kapsułkę i to jest w ogóle maks. No, po prostu fizycznie tutaj w takiej kapsułce nie jesteśmy w stanie zmieścić większej ilości proszku. Więc w zależności od tego, jaki to jest suplement, kreatyna świetnie się sprawdza w proszku. Witamina C też może się dobrze sprawdzić w proszku, bo są różne formy witaminy C i ona w proszku dobrze się sprawdza, chociaż nie jestem fanem dużych dawek witaminy C, ale po prostu ona nie będzie miała żadnych dodatków, to jeszcze później sobie opowiemy. Ale na przykład witamina D3 w proszku nie sprawdzi się kompletnie, tak? Witamina D3 powinna być w kapsułce tłuszczowej. Omega 3 nie może być wręcz w, kapsu... w proszku, nie jest to wręcz za bardzo możliwe, żeby to stworzyć. Więc zależy to od, od suplementu i to są te główne jakby formy, te, te rzeczy, które w proszku świetnie się sprawdzają. To niektóre witaminy, niektóre składniki mineralne, na przykład magnez. One są fajne, bo są bez, bez dodatków i można troszeczkę w większych dawkach go spożywać. Ale co z suplementami ziołowymi? Bo bardzo wiele suplementów ziołowych znajdziemy w proszku. Przykładem będzie aszwaganda, maka i mnóstwo innych suplementów. Czy suplementy ziołowe powinny być w proszku? No raczej niekoniecznie. Dlaczego? W takich kapsułkach, na przykład tutaj właśnie ten grzyb, i czy, czy, czy aszwaganda, jeżeli mamy go w kapsułce, to on ma standaryzację i odpowiednią zawartość składników aktywnych, na przykład witanolidów, witaferyny A, czy tam polisacharydów, czy innych. W przypadku proszku, przeważnie, prawie zawsze, jeżeli mamy zwykły proszek z aszwagandy, to jest to zwykła sproszkowana aszwaganda bez standaryzacji i nie wiadomo ile tam jest na przykład witanolidów, witaferyny A czy innych składników aktywnych. Dlatego też taki proszek może w ogóle nie działać, jeżeli, jeżeli w ogóle działa, to trzeba go brać w bardzo dużych dawkach i szacuje się, że mniej więcej, żeby aszwaganda w proszku działała, należy spożywać jej ponad 10 g. Gram. 10 g aszwagandy to jest naprawdę w postaci proszku dużo. Nie wychodzi to przeważnie też zbyt ekonomicznie. No i ten proszek też trzeba jakoś spożyć, takim rozrobić wpłynie czy czymkolwiek. A szwaganda akurat jest suplementem, który nie ma jakiegoś złego smaku, więc nie jest to może duży problem. Ale brak standaryzacji i brak zawartości konkretnych składników aktywnych niestety jest dużym problemem. Dlatego suplementy ziołowe polecam stosować praktycznie tylko w kapsułkach, gdzie jest opisana standaryzacja, i wiemy, ile na przykład witanolidów, czy polisacharydów, czy innych składników aktywnych dokładnie w kapsułce spożywamy. No i jeszcze jedno pytanie czy można wysypać zawartość kapsułki tak? no to może dotyczyć kapsułek tłuszczowych no tutaj w tych kapsułkach w ogóle takich kapsułek tłuszczowych jeżeli mamy omega 3 czy olej lniany to ich nie należy w ogóle wystawiać na światło słoneczne, one powinny być w ciemnym, chłodnym miejscu i raczej nie polecałbym ich wylewać czy gdzieś tam otwierać, po prostu je połykać tak jak, tak jak jest to możliwe. A jeżeli ktoś nie lubi takich kapsułek, no to tran czy omega-3 czy oleje różne, można kupić po prostu jako olej zwykły i wtedy go pić, to już będzie lepszą opcją. Ale czy taką kapsułkę można wysypać? Raczej tak, tutaj nie powinno być problemów, tak jak mówiłem w naj, u najlepszych producentów suplementów, mamy tylko tą otoczkę kapsułki nic więcej. W środku jest ten standardyzowany proszek, standardyzowany suplement i można go wypić e, i popić po prostu wodą, czy gdzieś tam rozrobić, ale ta kapsułka troszeczkę spowalnia absorpcję i powoduje, że ten suplement dopiero gdzieś tam w żołądku troszeczkę wolniej nam się uwalnia i ma to znaczenie też w kontekście posiłku, ale do tego jeszcze zaraz dojdziemy. W większości przypadków, jeżeli to jest możliwe, lepiej jest po prostu połykać suplementy. Można Wysypać, ale lepsze jest ich połykanie jako kapsułki. Ale są też suplementy takie jak na przykład maślan sodu, który może być mikrokapsułkowany, i to jest w ogóle bardzo ciekawa kwestia. Tutaj akurat tego maślanu ze sobą nie mam, ale to wygląda tak, że w środku, jeżeli wysypiemy maślan sodu taki mikrokapsułkowany, czy też żelazo czasem jest mikrokapsułkowane. To okazuje się, że w środku są takie minimal, maluteńkie, naprawdę maluteńkie, malutkie, właśnie kapsułeczki. Nie wygląda to jak taki zwykły proszek, tylko takie maluteńkie kapsułki, które mają to do siebie, że lepiej się tam wchłaniają w jelitach i to też się poprawia wchłanianie. I takie kapsułki można wysypać, no bo tutaj wtedy ta zwykła kapsułka, otoczka kapsułki już nie pełni takiej funkcji jak właśnie te mikrokapsułki w środku, które powodują to, że te konkretne elementy lepiej się wchłaniają, tylko jeszcze warto zwrócić uwagę na to, że znowu ashwagandha czy tam shiitake, czy inne rzeczy nie są jakimiś suplementami o mocnym smaku, czy jakichś tam w ogóle organoleptycznych walorach, ale na przykład jeżeli weźmiemy maślan sodu lub też nak, czy enacety... Ala, czyli kwas alfa-liponowy, i otworzymy kapsułkę, bo tam zapach będzie naprawdę tragiczny. I takich suplementów nie polecam totalnie otwierać. I często już nawet, jeżeli same po prostu butelkę z suplentem otwieramy, to już czuć nawet ten zapach. I takich suplementów po prostu jest ciężko spożywać w innej formie niż zwykłych kapsułek. Swego czasu. Dawno, dawno temu, gdzie na przykład maślan sodu nie był za bardzo dostępny w Polsce jako suplement, to trzeba się sobie pomyśleć, ile to było lat temu, bo teraz maślan sodu jest jako lek i, i suplement i w ogóle. Właśnie spożywałem na przykład maślan sodu jako czysty proszek, gdzieś tam kilogram tego miałem, i maślan sodu jest jednym z najgorzej pachnących. Pachnących to w ogóle jakiś taki mocny eufemizm, ale o suplementów o najgorszym zapachu. Nie chcę przyrównywać do, do tego, jak on wygląda, ale spożywanie maślanu sodu w proszku, czy też znowu naka, czy, czy ala kwasu alfa liponowego. Jest po prostu tragiczny i tutaj jestem wdzięczny za to, że możemy sobie po prostu wziąć kapsułkę, czy tam kilka kapsułek i wiadomo, może trochę mniejszą dawkę spożyć, ale nie, nie, ma, nie otacza nas ten cały zapach i w ogóle inne kwestie. Więc pod tym względem często kapsułki są po prostu łatwiejszą formą i proszek dotyczy tylko bardzo niewielkiej gamy suplementów, które w proszku warto spożywać i które ma, których ma to znaczenie. I myślę, że kreatyna będzie zdecydowanie najlepszym przykładem i myślę, że z wszystkich innych suplementów, które tutaj będę. Omawiał dzisiaj i z tych najbardziej popularnych, żaden inny suplement tak naprawdę nie musi być spożywany w proszku. Właściwie magnez jest jeszcze jedynym drugim, który ma to sens. W przypadku innych suplementów nie ma to sensu, ponieważ w proszku będziemy spożywać po prostu zbyt duże dawki. I teraz takie najważniejsze, praktyczne, być może dla niektórych osób bardzo proste, ale myślę, że ważne zasady, jak spożywać suplementy. Prawie wszystkie suplementy spożywamy z posiłkiem. Tak dokładnie mówiąc, po posiłku. I co to dokładnie oznacza? Jeżeli chodzi o suplementy, te, które należy spożywać z posiłkiem, nie należy spożywać ich przed posiłkiem, czyli że biorę suplement i potem dopiero spożywam posiłek. Dlatego też, że ten posiłek nie dość, że zawiera w sobie tłuszcze, czy tam węglowodany, czy inne rzeczy, które poprawiają wchłanianie większości zdecydowanych suplementów. Dodatkowo powoduje to troszeczkę spowolnienie wchłaniania tego suplementu, czyli jeżeli taką kapsułkę spożyjemy na pusty żołądek, to ona może bardzo szybko, że tak powiem, przez układ pokarmowy nasz przejść. Jeżeli zjemy posiłek i dodamy tą kapsułkę, to ona będzie troszeczkę wolniej wchłaniana. Plus do tego, znowu, przede wszystkim tłuszcze, ale inne składniki spożywienia poprawiają wchłanianie większości suplementów i to zarówno witamin, składników mineralnych, jakich suplementów ziołowych jak najbardziej. I co to znaczy z posiłkiem lub po posiłku? Można zjeść trochę posiłku, na przykład jemy jakiś tam makaron, jemy powiedzmy połowę posiłku i po, 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 połykamy suplement. Nie ma z tym problemu. Można zrobić to, że tak powiem, w trakcie. Ale ogólnie najbardziej polecane jest po prostu zjeść posiłek i potem zjeść suplement. Ale czy ważny jest czas? Czy mamy na przykład nie wiem, 30 sekund, czy minutę, czy 5 minut, żeby spożyć ten suplement? Nie, tutaj naprawdę nie ma się co spieszyć. Nawet 30-40 minut po posiłku jest OK. Ten posiłek jeszcze spokojnie sobie gdzieś tam w żołądku powiedzmy zalega. Jeżeli to jest oczywiście normalny posiłek, bo jeżeli jemy jakiś półpłynny posiłek, czy nie wiem, sam owoc, czy cokolwiek takiego bardzo lekkostrawnego, to może ten czas rzeczywiście ma znaczenie, ale tutaj z posiłkiem nie musimy się w ogóle spieszyć. Suplement po prostu spożywamy po posiłku lub w trakcie posiłku, nie ma to większego znaczenia. I tak jak mówiłem, zdecydowana, większość suplementów najlepiej jest spożywać z posiłkiem na pewno. Większość z Was kojarzy, że witaminę D3 należy spożywać z posiłkiem, że tak powiem, tłuszczowym, czy tam ogólnie z posiłkiem z tłuszczem. Ale też co to znaczy, bo wiele osób jakby to bardzo mocno przesuwa w drugą stronę, czyli że musi to być posiłek, który ma na przykład 30, 50, 80 g tłuszczu, albo że musi być to posiłek białkowo-tłuszczowy, albo że trzeba spożyć ogromną dawkę tłuszczu. Nie, tutaj wystarczy dosłownie 10-15 gramów tłuszczu w posiłku, i to w większości posiłków takich standardowych jeżeli jemy 3-4 posiłki w ciągu dnia, to taka ilość tłuszczu będzie zapewniona i nie ma tutaj większego problemu, żeby z dowolnym posiłkiem po prostu te witaminy D3 spożywać. Ogólnie witaminę D3 poleca się akurat tutaj chrono -biologicznie spożywać ze śniadaniem, ale nie trzeba zwracać na to uwagi, że w którymś posiłku jest dużo więcej tłuszczu i wtedy można tylko wtedy można spożywać witaminę D3. Ogólnie uważam, że pod tym względem kiedy i jak spożywać suplenty, powinniśmy dać sobie więcej luzu, a nie bardzo mocno skupiać się kiedy te suplementy dokładnie spożywamy, jaka jest pora i tak dalej. Ważniejsze jest, żeby te suplementy spożywać regularnie i codziennie, a nie żeby dbać dokładnie co do minuty i kiedy te suplementy spożywać. I tutaj powiem, ja może nie jestem idealnym przykładem, ale biorę dużo suplementów, naprawdę dużo i w dużych dawkach, tak? czyli suplementy rzędu 2, 3, 4 tabletek, czasem różne suplementy biorę. no Na przykład Omega-3 to przeważnie 3-4 kapsułki codziennie spożywam, bo tak wierzę właśnie w ten suplement. I ja nie rozdzielam suplementów w kapsułkach czy tam w tabletkach na pory. Spożywam je wszystkie do posiłku pierwszego, a do drugiego spożywam proszek. Teraz raczej spożywam dwa posiłki, powiedzmy, szejka, Więc jakieś tam rozdzielanie tych, tych suplementów nie jest dla mnie aż tak istotne, jak to, żeby te suplementy po prostu brać codziennie. I ja też sobie przygotowuję je w takich pillboxach, że wszystko razem mam, powiedzmy, przygotowane i spożywam tak, żeby najmniej czasu na to poświęcać. Znowu biorąc. 10-15 suplementów dziennie, jeżeli z każdego suplementu miałbym otwierać, jakby opakowanie, wysypywać te suplementy, brać i tak dalej, jeszcze dzielić je na różne pory to po prostu nie robiłbym tego, no niestety taka jest prawda. I tak samo już teraz w kontekście proszków. E, ja na przykład spożywam oczywiście kreatynę i, i suplement na stawy, jeszcze tam jakieś inne, powiedzmy, przeciwzapalne. Mieszam ten proszek w większym opakowaniu, mieszam to razem i spożywam tyle, ile mniej więcej y, powinienem na jedną dawkę. Czyli powiedzmy, że jeżeli mam spożywać kreatyny 5 gramów i... Kilka gramów jakiegoś tam jeszcze suplementu na stawy, no to mniej więcej spożywam 8 gramów tego proszku. Jest to w takich proporcjach wymieszane, że te 8 gramów daje 5 gramów kreatyny, mniej więcej i kilka gramów tego suplementu w proszku. Znowu nie jest to metoda idealna, taka, że patrzymy dokładnie, ile czego spożywamy, ale jest to bardzo wygodne i dla mnie po prostu dużo łatwiejsze. Jeszcze jeżeli chodzi o proszek, jeżeli ktoś znowu spożywa na przykład suplenty białkowe, smoothies czy jakieś po prostu półpłynne. To można jak najbardziej ten proszek, kreatynę czy inne rzeczy wsypać, po prostu do tego szejka gdzieś tam to zmienić razem, wymieszać i wypić. Nie ma z tym totalnie problemu, jeżeli mamy takie suplementy w proszku. Są niektóre, rzadko które suplementy, które wręcz poleca się spożywać nie z posiłkiem. Przykładem będzie salen, który później troszeczkę omówię. Lub też przykładem są witaminy z grupy B, które można spożywać bez posiłku, bo to są witaminy rozpuszczalne w wodzie, czyli one nie muszą być spożywane z posiłkiem. Ale znowu, nie chcę tutaj wchodzić w takie niuanse. Jeżeli spożyjemy sobie po prostu witaminy z grupy B do jakiegoś tam posiłku, to i tak będzie jak najbardziej ok. Jeszcze pora stosowania. Czy rano, czy wieczorem. Czy to ma duże znaczenie? Trochę ma. W zależności od suplementów może mieć to znaczenie. I tak, witaminy D3 na przykład raczej poleca się spożywać do śniadania, ale nie ma to dużego znaczenia i nie ma w ogóle większych badań, które by pokazywały, że na przykład witamina D3 wieczorem zaburza sen. Bo tutaj teoria jest taka, że skoro witamina D3 jest słoneczną witaminą, to może pobudzać, ale i ogólnie uzupełnienie doborów witaminy D3 może podnieść poziom energii, ale nie jest to super istotne i znowu, jeżeli mamy spożywać witaminę D3 o 16 lub wcale, to nie ma to dużego znaczenia, lepiej jest spożywać ją o 16 niż wcale. Pewne suplementy jak adaptogeny na przykład ashwaganda, tutaj pora już ma znaczenie, tak? Bo ashwaganda często jest spożywana albo do śniadania, albo przed po treningu, lub też wieczorem i to warto do, do siebie dostosować takie suplementy ziołowe o konkretnym działaniu, żeby spożywać je wtedy, kiedy to nam najbardziej pomaga, kiedy mamy jakiś cel. Na przykład różeńca górskiego nie należy spożywać przed snem, bo on hamuje zmęczenie i powiedzmy, że pobudza. Więc to do siebie należy dostosować. No i oczywiście takim koronnym przykładem będzie kofeina zarówno dla poprawy pracy mózgu czy dla efektów treningowych, no kofeiny na noc na pewno nie, nie musimy, nie powinniśmy spożywać. To już będę omawiał konkretnie w tych suplementach 15, o których opowiem, jakie mniej więcej stosować, w jakich porach, bo znowu to już jest, to są trochę niuanse, jest tego naprawdę dużo, wiadomo, suplementów są setki, jak nie tysiące i o każdym można było mówić, powiedzmy, kiedy lepiej lub gorzej go spożywać, więc y, ogólnie nie, przy, nie przywiązywałbym do tego aż tak ogromnej uwagi, ale w niektórych wypadkach suplentach celowanych, pobudzających czy poprawiających jakość snu ma to znaczenie. O, właśnie, no to jeszcze może wrócę, że melatoninę oczywiście lepiej stosować przed snem, chociaż jest bardzo dużo badań, gdzie melatoninę stosuje się przed lub po treningu. To tak, jako taka ciekawostka. No i też glicynę, która często stosowana jest na sen. Wiadomo, że też stosujemy przed snem. No i oczywiście kwestia bardzo ważna, czym popijać suplementy? To jest akurat kwestia kluczowa. Tak jak te pory tam z posiłkiem po, nie mają może aż tak istotnego znaczenia, ale czym popijać suplementy ma ogromne znaczenie. Przede wszystkim, czym nie popijać. Suplementów nie popijamy kawą ani herbatą w żadnym wypadku. Poza suplementami naprawdę wyjątkowymi, takimi jak Eltanina, którą stosujemy typowo z kawą, czy też Lions Mane, który stosujemy typowo z kawą, ale to chciałbym wyjść poza to. Ogólnie witamin i składników mineralnych, w ogóle tych podstawowych zdrowotnych suplementów, jak też omega-3 innych, nie popijamy kawą ani herbatą, ani sokami, ani niczym innym. Popijamy je po prostu zwykłą wodą. Tak? Tutaj też się napije wody. I popijanie na przykład kawą suplentów takich jak magnez, wapń czy inny jest bardzo dużym błędem. Bo po prostu kawa herbata zawiera różne, różne składniki, które niestety hamują, wkłanianie przede wszystkim składników mineralnych, garbniki i inne. Największy wpływ kawa herbata ma oczywiście na żelazo, i popijanie żelaza yy, właśnie takim suplentem ma ogromne znaczenie, dlatego popijamy tylko wodą i niczym więcej. I tutaj w ogóle ta zasada jest jakby. Moim zdaniem jasna i prosta niczym innym, żadną kolą, żadnymi sokami, innymi rzeczami nie popijamy suplementów. Oprócz tego, jako że większość suplementów stosujemy z posiłkiem, z posiłkiem nie należy spożywać kawy i herbaty, bo ona też hamuje wchłanianie składników mineralnych przede wszystkim z posiłku. Dlatego też jest to taka prosta zasada, że do posiłku pijemy tylko wodę. Jak najbardziej do posiłku można pić wodę, bo też jest taki mit, że na przykład nie można wypić szklanki wody czy czegokolwiek z posiłkiem, bo jest jakiś z tym problem. Nie, nie ma z tym problemu jak najbardziej wody można nawet więcej z posiłkiem wypić. To nie hamuje wchłaniania, nie pogarsza trawienia itd. Oczywiście idealnie jest w ogóle płyny rozbijać na picie w ciągu dnia cały czas, ale jak najbardziej do posiłku te płyny, tę wodę można spożywać. Na temat łączenia suplementów dojdziemy do tego jeszcze później, ale jest jeszcze jedna ważna kwestia, o której muszę wspomnieć to są multivitaminy. Ja jestem dużym przeciwnikiem multiwitamin i tak jak mówiłem, że suplementy możemy sobie w większości spożywać razem, ale są pewne zasady, których nie powinniśmy przekraczać. I żelazo jest bardzo ważnym suplementem, który nie lubi się, że tak powiem, z wieloma innymi suplementami, na przykład z wapniem. I taki antagonizm wap i żelazo jest bardzo silny, bo o różnych antagonizmach, czyli takich przeciwieństwach się mówi, ale wapń bardzo znacząco, bardzo silnie hamuje wkłanianie żelaza i też na przykład, jeżeli spożywamy suplement żelaza, to nie powinniśmy go w ogóle spożywać na białym. Tak? To już są takie niuanse, powiedzmy, szersze. Ale jeżeli mamy multivitaminę, to niestety, po pierwsze, w multivitaminie jest często bardzo żelazo które nie dla każdego jest dobre, a dla mężczyzn czy też dla niektórych kobiet, które mają dużo żelaza, jest wręcz szkodliwe. Żelazo będzie bardziej w sposób ogólnie w multivitaminach dla kobiet, bo u kobiet częściej występują niedobory żelaza, ale ogólnie żelazo moim zdaniem powinno być i w formie i w dawce i w ogóle w zaleceniu tylko dla osób, które mają niedobory żelaza, ponieważ nadmiar żelaza jest bardzo szkodliwy, podrażnia układ pokarmowy i może zwiększać stany zapalne. Więc tutaj w multivitaminach tego nie lubię. Ale najważniejszą rzeczą, której nie lubię w multivitaminach jest jod. Jod jest suplementem, czy składnikiem mineralnym, przede wszystkim takim niezbędnym do życia, który w nadmiarze jest bardzo szkodliwy. I tak jak mówiłem, że żelazo jest szkodliwe dla, dla wielu osób, nie dla każdego, ale jod w takiej dawce 150-200 mikrogramów, czyli gdzieś tam na, na poziomie zapotrzebowania dziennego, niestety jest bardzo szkodliwy i powoduje problemy z tarczycą. Wiem, że są różne opinie na ten temat, że jod może wspierać zdrowie tarczycy i tak dalej. Dla mnie jednoznaczne jest to, że nadmiar jodu powoduje większość problemów z tarczycą takich jak Hashimoto i innych i ogólnie ograniczanie jodu będzie jest już teraz obecnie i prawdopodobnie w przyszłości jeszcze bardziej będzie zalecaną metodą. Poprawiania zdrowia tarczycy, ponieważ my w krajach rozwiniętych mamy jodowaną sól, yy, mamy tego jodu na przykład w nabiale dosyć sporo i w innych produktach żywieniowych dosyć sporo. I raczej tego jodu jest za dużo, a dodawanie jeszcze dodatkowych dawek jodu w suplementach jest przeważnie bardzo szkodliwe. I tutaj z jodem jest tak, że nawet minimalna większa dawka. Czyli dodatkowe 100 czy nawet 50 mikrogramów dziennie już może być bardzo szkodliwe, a obniżanie spożywania jodu może być najlepszą metodą wsparcia zdrowia tarczycy. Tutaj tym wyjątkiem są oczywiście kobiety w ciąży. Co ciekawe, bardzo możliwe, że za jakiś czas nawet u kobiet w ciąży w krajach rozwiniętych nie będzie zalecana suplementacja jodem, ale tego w ogóle nie chcę jakby dotykać, to mówię tylko jako teoria. I ciekawostka ale właśnie w multivitaminach żelazo i jod są takimi rzeczami, których bardzo bym polecał unikać i naprawdę nie spożywać w multivitaminach, jeżeli nie mamy konkretnych wskazań. I dodatkowo multivitaminy, jako że znowu wracamy do tego, co mówiłem wcześniej, do objętości czy rozmiaru tabletki i kapsułki. Tutaj to jest kapsułka, która zawiera, nie wiem, tam 500 czy 800 mg shitake, tutaj jest powiedzmy 15 mg cynku. I ta kapsułka, jak widać, jest pełna, tak? Tutaj nie ma żadnych innych wypełniaczy. Wyobraźmy sobie, że chcemy spożywać multiwitaminę, w której jest dużo witaminy D3, magnezu, cynku, selenu, wapnia, itd, i dalej. I musimy zmieścić to w jedną kapsułkę. No jest to dosyć trudne, dlatego też często zalecają zaleca się spożywać w dawce dwóch, trzech, czterech, pięciu kapsułek na przykład, żeby te dawki po prostu osiągnąć, bo po prostu sama kapsułka nie jest w stanie przyjąć jakby tych, takiej ilości. Proszku czy takiej taki ilości właśnie składników aktywnych, więc to jest jedna kwestia. Z drugiej strony w takiej kapsułce wszystko musi być w proszku, czyli witamina D3 nie może być w tej lepszej postaci tłuszczowej i dodatkowo w multivitaminach oprócz tego, że są małe dawki, lub trzeba po prostu dużo tego stosować, najczęściej niestety są najtańsze formy suplementów, na przykład. Tlenek czy mleczan, cynku, to są w ogóle tragiczne formy, czy tam tlenek, magnezu. No, to są najgorsze możliwe formy magnezu czy cynku. I tak samo, no, witamina D3 jest w proszku, więc wchłania się to bardzo słabo. Dodatkowo nie ma tam tych y, zachowanych, y, chociaż podstawowych antagonizmów, bo na przykład znowu żelazo będzie razem z wapniem i będą inne jakieś tam połączenia, które nie są korzystne. Dlatego multivitaminy, moim zdaniem, no praktycznie nigdy ich nie stosuje. Jeżeli już mówimy o takich suplentach wieloskładnikowych, to mogą być to suplenty, które zawierają jakieś ekstrakty z warzyw, ekstrakty mineralne, które po prostu, powiedzmy, ekstrakt z warzyw, polifenoli i to może mieć jakąś tam korzyść. Ale jeżeli mówimy o... Nie wiem, 10, 20, 30 witaminach i składnikach mineralnych, plus jeszcze jakieś dodatki. To moim zdaniem nie ma sensu totalnie tego stosować. Jeszcze w ogóle w Polsce są bardzo popularne multivitaminy, które np. 30-dniowa suplementacja multivitaminą, taką najtańszą, kosztuje 15 zł. To naprawdę trzeba sobie wyobrazić, jakie tam są formy, jakie są tam dawki i jak wygląda w ogóle produkcja takiego suplementu, gdzie jeszcze marża jest ogromna na, na takim suplemencie gdzie na przykład cynk, miesięczna dawka lepszą trochę formą cynku może kosztować, nie wiem, 20-30 zł samego cynku, a tam mamy 50 składników aktywnych, także warto na to zwracać uwagę. No i teraz jeszcze jedna kwestia, którą chcę poruszyć, to są suplementy ziołowe i to jest zupełnie inna kategoria, bo jeżeli chodzi o magnes, nie wiem, cynk, witaminę D3, omega 3, to mamy jakąś tam zawartość witaminy D3, mamy jakąś zawartość cynku, na przykład nie wiem, 15 mg, 20 mg. 200 mg jonów magnezu, i ogólnie jest to bardzo proste. No tutaj nie trzeba jakiejś tam większej wiedzy, żeby to zinterpretować. I na przykład mamy dawkę cynku 50 mg, 100 mg, nie wiem, 200 mg, to już wiadomo takie bardzo duże dawki, raczej niespotykane, ale w każdym razie nie ma dużej, dużej różnicy w samym porównaniu dawek. Nie, nie trzeba być ekspertem. Wiadomo, że są różne formy cynku, czy różne formy magnezu, ale ogólnie dawka jest taka sama. To nie dotyczy suplementów ziołowych, i tutaj jest bardzo ważna kwestia, którą. Od lat powtarzam i cały czas, cały czas o tym mówię, i wiem, że jeszcze mnóstwo osób tego nie, nie kojarzy, ale w suplementach ziołowych prawie wszystkich ważna jest standaryzacja na zawartość składników aktywnych. I to można mówić praktycznie o każdym suplemencie, ale skupię się głównie na aszwagandzie i może Bakopie Monieri, bo to są takie, i Lion's bo to są takie często spotykane suplementy. Jeżeli mamy aszwagandę w proszku, to jest to aszwaganda w proszku, która nie wiadomo ile ma składników aktywnych, które w aszwagandzie jest to. Witanolidy, witaferyna A i alkaloidy. Przeważnie te trzy lub nie wszyscy, suplement, nie wszyscy producenci podają te wszystkie trzy składniki aktywne, ale w każdym razie można powiedzieć, że im większy procent zawartości tych składników aktywnych, tym lepszy ekstrakt. Jak to liczymy? Powiedzmy, że to już takie troszeczkę to wymyślone te, te, te dawki są, ale, ale powiedzmy, że jeżeli jest ekstrakt, powiedzmy 4-5% asfagandy. Znaczy to, że w, jednej, w jednym gramie y, suplementu, jeżeli, jeżeli bierzemy kilka kapsułek, w którym jest 1 gram y, suplementu ashwagandy, to do jej wyprodukowania potrzeba np. 10 gramów y, zwykłego proszku ashwagandhy wraz ze specjalną standaryzacją. Jeżeli to jest y, standaryzacja 8 to już w jednym gramie takiej kapsułki może być nawet 20 gramów jakby, proszku ale specjalnego tego proszku z tymi składnikami aktywnymi. Bo jeżeli kupujemy zwykły proszek aszfagandy, to tam w ogóle nie, może nie być witanolidów, albo witaferyny A, czy alkoholidów. Tam w ogóle tych składników aktywnych może nie być. A wszelkie badania naukowe dotyczące suplentów ziołowych Opierają się praktycznie zawsze na standaryzacji, ile jest tych składników aktywnych. I akurat w Aszwagandzie jest kilka tych składników aktywnych, co jeszcze utrudnia wybór, plus jest ekstrakt taki opatentowany KSM-66 z korzenia, który jest po prostu świetny, bo sam w sobie ma badania. Ale jeżeli weźmiemy na tapet Bakope Monieri, tam praktycznie standaryzacja jest tylko na bakozydy. I powiedzmy, że standaryzacja na poziomie 50% bakozydów jest bardzo dobra. W proszku nie będzie standaryzacji żadnej, ale mogą być suplenty, które mają te najlepsze lepsze 50% bakozydów, ale mogą być takie, które mają 50 czy 15. I ten suplement, który ma 50% bakozydów jest dużo lepszy niż ten 15% i można to sobie też w ten sposób przeliczyć. Załóżmy, że mamy jednogramową, raczej jednogramowa nie spotyka kapsułek, bo to jest bardzo dużo, ale już dla, dla przeliczenia. Mamy 1 gram w kapsułce bakopy moniery, gdzie jest 50% bakozydów i mamy drugą kapsułkę, w której jest 15% bakozydów. Czyli tak naprawdę trzeba spożyć trzy kapsułki tej, tego tańszego ekstraktu, żeby osiągnąć dawkę z tego jednego dużego ekstraktu. I to jest bardzo ważne, żeby zwracać uwagę na standaryzację. Niestety nie ma jednego składnika aktywnego, do którego możemy wszystko odnieść, tak? bo różeniec, masal i i rozawiny, i wszystkie inne suplementy ziołowe mają jakieś tam inne standaryzacje. Więc trzeba zwracać uwagę, na co ten dany ekstrakt powinien być standaryzowany, jakie są dawki u różnych producentów, i wybierać te najlepsze. I dlatego też, na np. ashwaganda, jeżeli w ogóle ktoś kupuje ashwagandę w kapsułce bez standaryzacji, czy bez takiego ekstraktu 10 do 1. To, to jest w ogóle już śmiech na sali naprawdę, ponieważ jeżeli mamy w kapsułce ażwagandy 200-300-400 mg zwykłej ashwagandy bez standaryzacji, to tak jak mówiłem, proszku trzeba spożywać co najmniej 10 gramów, czyli takiej zwykłej ażwagandy w kapsułkach, trzeba było spożywać na przykład 20-30 kapsułek, żeby w ogóle jakikolwiek efekt był. I jeszcze oprócz standaryzacji może być ekstrakt 10 do 1 lub 20 do 1. Co to oznacza? Oznacza to, że w jednym gramie kapsułki ekstraktu 10 do 1 jest 10 gramów zwykłego proszku aszfagandy, ale nie mówi to nam o zawartości składników aktywnych, chyba że jest to opisane. Dlatego ja zdecydowanie preferuję zawsze składniki, standaryzację na zawartość składników aktywnych. I jeszcze ważna kwestia, że tak jak mówiłem, suplementów są setki, jak nie tysiące i wiele suplementów Albo w ogóle nie działa, bo jest mnóstwo suplementów, które nie mają praktycznie żadnego zastosowania. Teraz popularne jest na przykład mówienie, że BCA ma bardzo słabe zastosowanie, ale mnóstwo suplementów ziołowych, czy wspierających np. na przykład długowieczność, czy jakieś parametry sportowe, suplementy sportowe to w sumie świetny przykład. Które nie są w ogóle przebadane i praktycznie nie mają za żadnego zastosowania, ale można je po prostu sprzedawać, i są to często niestety takie triki, że producent sprzedaje jakieś suplementy, które nie mają żadnego udokumentowanego działania, ale po prostu je sprzedaje i twierdzi, że ma jakieś tam działanie. Więc na to warto zwracać uwagę. Już nie mówię o suplementach, które y są w ogóle nieprzebadane pod względem bezpieczeństwa, bo teraz w Polsce wiele, powiedzmy, suplementów sprzedaje się jako takie do kolekcjonowania, czy tam do, do, nie, do, nie do spożycia. I wtedy to wskazuje, że te suplementy praktycznie nie mają żadnych badań nad bezpieczeństwem. Dlatego takich suplementów oczywiście należy unikać i warto sprawdzać po prostu, czy dany suplement w ogóle ma jakieś zastosowanie udowodnione naukowo. I teraz przejdę do 15 takich subiektywnie wybranych, najbardziej popularnych, czy też może w niektórych wypadkach najlepszych suplementów, które ludzie po prostu stosują. Na pewno witamina D3 jest tym pierwszym suplementem, i witamina D3 w ogóle jest bardzo ciekawa w suplementacji, ponieważ witamina D3 ogólnie ma długi okres półtrwania, powoli się wchłania. I to w ogóle sprawia, że witaminy D3 nie trzeba suplementować codziennie. To może być problematyczne lub, lub ułatwiające jakby życie, w zależności od tego, jaką jesteśmy osobą. Oznacza to, że witaminy D3 można stosować w dawce tygodniowej raz w tygodniu. Załóżmy, że no najprost, najprost, najprostsze równanie: mamy dziennie przyjmować 1000 jednostek witaminy D3. Można to podzielić na jedną dawkę w tygodniu 7000, lub też na przykład dwie dawki w tygodniu po 3,5 tysiąca jednostek można jak najbardziej tak robić, bo po prostu witamina D3 tak powoli, powiedzmy, się wchłania. To też na pewno jeżeli ktoś z was miał niedobór witaminy D3 i chciał podnieść jej poziom, to też zauważył, jak długo ten poziom we krwi się podnosi. Dlatego pod tym względem witamina D3 jest wyjątkowa. Pytanie, czy dla ciebie łatwiej jest suplementować po prostu suplement codziennie i budować ten nawyk, czy na przykład w niedzielę czy tam w jakiś dzień wolniejszy po prostu suplementować całą dawkę witaminy D3? To jest totalnie dostosowane do osoby. Są też różne formy witaminy D3, D2 i tak dalej. Tutaj stosujemy tylko witaminę D3 tylko w kapsułce tłuszczowej, tak jak mówiłem. Jakieś tabletki, proszki, inne rzeczy są zdecydowanie gorzej wchłaniane, tutaj ma to znaczenie. I witaminę D3 stosujemy z posiłkiem. Preferuję spożywanie jej do śniadania, nie jest to konieczne, ale raczej, raczej lepsze. No i oczywiście witaminę D3 pod tym względem jest bardzo fajna, że można zbadać jej poziom we krwi. I badanie jest dosyć miarodajne i bardzo łatwo dostępne, chociaż nie aż tak tanie. Tym badaniem jest 25 OHD3 i to jest taki magazyn witaminy D3 w naszym ciele i to jest ważne do zaznaczenia, że jest to magazyn, to znaczy, że to jest długi okres półtrwania, około 10-14 dni i dlatego też jeżeli zaczynamy suplementować witaminę D3, to ona bardzo szybko ten poziom się nie podniesie, ale z drugiej strony jeżeli mamy bardzo wysoki poziom witaminy D3 i odstawimy suplementację, to ten poziom spada bardzo powoli. Ja polecam poziom tej witaminy D3 25HD3 utrzymywać w dawce 40-50 nanogramów na decylitr. Są też normy w milimolach, to trzeba sobie tam przeliczyć bez problemu, można to zrobić w kalkulatorze. Tutaj to jest fajne, żeby ten poziom kontrolować. Jednak jest jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. To jest magazyn żelaza, można powiedzieć, że to jest tak, tak jak ferytyna dla witaminy, to jest magazyn witaminy D3, tak jak ferytyna jest dla żelaza, tak? to jest pewien rodzaj magazynu. Bo jest jeszcze tak zwana aktywna forma witaminy D3, którą można sobie przebadać, to jest 1.25 OHD3, i ta, ta aktywna forma witaminy D3 zmienia się bardzo mocno, na przykład w infekcjach czy niedoborach wapnia, więc to w niektórych wypadkach można też badać. Jeżeli ktoś ma bardzo duży poziom witaminy D3, to wpływa to też bardzo mocno na gospodarkę wapniową, ale oprócz tego na gospodarkę wapniową wpływa także parathormon. I kalcetoina, dlatego też na te hormony czasem trzeba zwracać uwagę, jeżeli ktoś ma problemy z wapniem, ale to już jest temat oczywiście na inny film. Witamina D3 może poprawiać i energię, poziom energii, właśnie ten metabolizm wapnia, samopoczucie, wpływać na np. Na poziom testosteronu i mnóstwo innych rzeczy, zdrowie kości, jednak tylko w kontekście Odpowiedniego poziomu witaminy D3, czyli jeżeli ktoś ma niedobór witaminy D3 i przez to na przykład jest zmęczony, to podniesienie poziomu witaminy D3 bardzo fajnie może podnieść poziom energii czy hamować zmęczenie, ale co bardzo ważne, nie działa to w ten sposób, jak wiele osób opisuje. Że im więcej witaminy D3, tym na przykład większy poziom energii, czy mniejsze ryzyko nowotworów, czy lepszy układ odpornościowy. Zdecydowanie nie. Ten poziom 40-50 to jest ten złoty środek, gdzie ryzyko śmierci chorób jest najmniejsze, ale nadmiar witaminy D3 też jest bardzo szkodliwy, na przykład powoduje zwapnienia. Dlatego też wszystko powinniśmy stosować w odpowiednich dawkach i nie w nadmiarze. Druga kwestia, tutaj oczywiście omega 3, czyli mój ulubiony suplement. Y w kapsułkach najczęściej omega 3. W kontekście omega 3 zwracamy uwagę na zawartość EPA a i DHA, czyli kwasu ekozapentanowego i dokozaheksanowego. i to są te tak zwane zwierzęce kwasy tłuszczowe omega-3, a nie ten Ala, który występuje na przykład w oleju lnianym. I ja polecam stosować około 1 grama EPA i DHA razem. Przeważnie, praktycznie w każdym suplencie omega 3 mamy napisane, ile jest EPA, ile jest DHA. Te wartości ze sobą sumujemy i otrzymujemy, ja polecam dążyć do takiej wartości, żeby tych, tych obu EPA i DH było dziennie 1 gram. Oczywiście tutaj są różne zalecenia, mniejsze i większe. Omega-3 wpływa no naprawdę na wszystko, na zdrowie skóry, na strukturę pracy mózgu, na nastrój, na efekty sportowe, nawet korzystnie na sen, także omega-3 polecam bardzo w suplementacji. Ale tutaj, jeżeli spożywamy dużo ryb, to już może to nie być konieczne. Jeżeli chodzi o omega-3, to warto także zwracać uwagę oczywiście, żeby tam nie było dużej ilości dodatków. Jakieś witamina E czy jakieś antyoksydanty są dobre, żeby zabezpieczać troszeczkę tę kapsułkę przed światłem czy przed temperaturą ale warto też żeby producent suplementu podawał TOTOX, czyli tak naprawdę tę zdolność antyoksydacyjną i im mniejszy TOTOX, tym lepszy jest lepszej jakości jest omega 3. Jeżeli suplement tego nie podaje, można do niego napisać, żeby to podał i to tak naprawdę powiedzmy wyznacza jak bardzo Świeży, że tak powiem, czy nie zjełczały jest suplement. Jeżeli ten toks jest bardzo wysoki, to niestety ten suplement no, nie będzie dla nas zbyt dobry i nie będzie w ogóle zmniejszać stanów zapalnych, a może jej nawet zwiększać. Pora suplementacji, czy to czy jest z posiłkiem, czy nie, nie ma dużego znaczenia. Można omega 3 stosować rano, wieczorem. I nawet co ciekawe przed treningiem, bo niby omega-3 jest antyoksydantem, ale co ciekawe poprawia efekty sportowe, więc omega-3 też po prostu warto, żeby suplementować. A kiedy to już nie ma dużego znaczenia? Suplement numer 3 to kreatyna. Kreatyna, którą też uwielbiam. Kreatyna jest na pewno kojarzona z efektami sportowymi i pod tym względem kreatyna jest świetna. Kreatyna tak naprawdę zwiększa produkcję, poprawia produkcję ATP poprzez zwiększanie ilości fosfokreatyny. Fosfokreatyna to jest taki magazyn właśnie fosforanów. Ten fosforan się odłącza i produkuje energię ATP. I ten właśnie taki metabolizm fosfokreatyny, to jest energia na 10-20 sekund, dlatego też kreatyna najlepiej sprawdza się w bardzo krótkich wysiłkach, na przykład sprint na 100-200 metrów to jest typowo wysiłek fosfokreatynowy, ale też na przykład w seriach na siłowni, bo jeżeli robimy serię gdzieś tam czegokolwiek, przysiadów czy coś, to bardzo często są to serie rzędu 10, 15, 20, 40 może sekund i wtedy ten, ten mechanizm fosfokreatynowy świetnie się sprawdza, ale kreatyna jest świetnie przebadana też nawet w wytrzymałościowych czy innych sportach, oczywiście w budowaniu masy, masy, siły mięśniowej, to w ogóle jest najlepszy suplement. Ale oprócz tego kreatyna świetnie wspiera w ogóle metylację, obniża poziom homocysteiny, jest to jeden z najlepszych suplementów na obniżenie poziomu homocysteiny. Jak i prace mózgu, szczególnie u osób, które nie jedzą mięsa, ponieważ kreatyna znajduje się przede wszystkim w produktach mięsnych. I moim zdaniem, jeżeli ktoś nie spożywa mięsa w ogóle, suplementację kreatyną powinien włączyć na stałe do, 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 do swojej suplementacji w dawce 3 do 5 gramów, ale nawet jeżeli ktoś dużo trenuje, ale je mięso, to i tak kreatyna może być suplementowana na stałe, jako element właśnie zdrowotny, czy też poprawiający osiągi sportowe. Jeżeli chodzi o kreatynę, yy, są różne formy kreatyny, ale zdecydowanie najlepszą, najtańszą, najbardziej skuteczną i zawierającą najwięcej kreatyny w kreatynie jest monohydrat kreatyny i powinien być on suplementowany w proszku. Dawki kreatyny są powiedzmy od 3 do 5 gramów, zalecane czasem większa jest ta faza ładowania, która czasem ma sens, jeżeli ktoś chce szybko się uzupełnić zapasy kreatyny. Ale yy, tak naprawdę te 3 do 5 gramów można stosować na stałe. Kreatyna nie uszkadza nerek, nie powoduje praktycznie żadnych problemów zdrowotnych, a wręcz wspiera różne narządy w ciele, na przykład jelita właśnie mózg i inne. Yy, co ciekawe, coraz częściej kreatyna jest podawana w ciąży. Znowu mówię to tylko jako ciekawostka, ale myślę, że za ileś tam lat kreatyna będzie często podawanym suplementem w ciąży i już wielu ekspertów podaje po prostu kreatynę w ciąży, bo jest mniejsze ryzyko na przykład niedotlenienia płodu i innych problemów zdrowotnych. I jeżeli chodzi o, o to, kiedy suplementować kreatynę, naprawdę nie ma to znaczenia. Ważne, żeby ją suplementować, nie musi być to nawet spożywane z posiłkiem. Jeżeli już to rzeczywiście zwraca na to uwagę, to najlepszą porą jest to po treningu, z posiłkiem, ale najważniejsze jest, żeby po prostu stosować ją codziennie. Nie ma znaczenia, pora i inne kwestie. Kolejnym suplementem i pierwszym, o którym będę mówił troszeczkę w takim, takiej formie negatywnej, jest witamina C. Witamina C jest jednym z najpopularniejszych suplementów. Naprawdę, mnóstwo moich klientów, którzy do mnie na początku przychodzą, suplementują witaminę C często w dużych dawkach, najczęściej oczywiście na odporność. Jednak trzeba zaznaczyć, że po pierwsze, niedobory witaminy C z diety praktycznie nie występują, zapotrzebowanie na witaminę C to jest niecałe 100 mg. I jeżeli spożywamy w ogóle w diecie warzywa, owoce, to wielokrotnie tę dawkę przekraczamy. Ale z drugiej strony, czy więcej witaminy C. Poprawi naszą odporność, czy poprawi nam parametry zdrowotne? No właśnie, raczej nie, i wpływ witaminy C w ogóle na odporność jest znikomy, praktycznie zerowy. Jedynie okazuje się, że suplementacja witaminą C może być pewną metodą prewencji infekcji, ale już podczas samego trwania przeziębienia czy infekcji raczej witamina C nie pomaga praktycznie wcale. I w ogóle jest, uważam, że dziesiątki innych suplementów, które lepiej poprawiają odporność niż witamina C, które tutaj też troszeczkę będę omawiał. Dlatego nie jestem raczej zwolennikiem suplementacji w ogóle witamino C. A jeżeli suplementujemy, to w dawkach naprawdę maksymalnie maksymalnie 1 gram dziennie, a już myślę, że spokojnie 500 mg dziennie wystarczy, gdzie jest to poziom 5-krotnego zapotrzebowania dziennego. I czy nadmiar witaminy C jest szkodliwy? Bardzo prawdopodobnie, tak, bardzo prawdopodobnie tak. Już nie mówię o tym, że jeżeli ktoś suplementuje witaminę C w proszku w bardzo dużych dawkach, to wywołuje ona w pewnym momencie efekt biegunki po prostu, tak zwanego oczyszczenia. Ale z drugiej strony, długie suplementowanie dużych dawek witaminy C, witaminy C może przyczyniać się do powstawania kamieni nerkowych, co już kilkukrotnie zostało opisane. I jako, że nie widzę korzyści suplementacji witaminy C, poza nie wiem jakimiś wyjątkowymi przypadkami, to raczej w ogóle i nie widzę tych niedoborów, to raczej odradzam jej suplementację. Witamina C ma to do siebie, że poprawia w wkładanie żelaza, szczególnie tego niechemowego, czyli roślinnego. Więcej suplementacja może być korzystna, jeżeli ktoś ma problemy z niedoborem żelaza i na przykład do jakichś tam zbóż strączków witaminę C dodaje jako coś co poprawia wchłanianie żelaza, ale pod tym względem znowu moim zdaniem dużo lepsza jest laktoferyna znacznie skuteczniejsza. Kolejny suplement bardzo popularny to jest magnez i tak o magnezie jest taki mit, że albo magnezu nie ma w ziemi po prostu jakby i potem nie ma tego w warzywach i owocach i każdy ma niedobory magnezu, lub też że suplementacja magnezem Poprawia nam wszystko, produkcję energii, nie wiem, sen, pracę mózgu i tak dalej. Ani jedno, ani drugie nie jest prawdą. Niedobory magnezu rzeczywiście mogą występować w jakiejś tam sporej części populacji, ale na, kto najbardziej jest narażony na niedobory magnezu? Przede wszystkim osoby z zaburzeniami gospodarki glukozowo insulinowej na przykład z insulinopornością. I w ogóle, jeżeli chodzi o badanie magnezu z krwi, które nie jest w ogóle miarodajne, przez swoje lata pracy jako dietetyk i widziałem setki, jak nie tysiące, myślę, że tysiące badań, wyników badań, raz tylko widziałem, żeby ktoś miał poziom magnezu we krwi, w zwykłym badaniu krwi poniżej normy i była to osoba właśnie z cukrzycą typu drugiego, dlatego też to wskazuje, że ogólnie no, problemy z insulinopornością, z gospodarką glukozowo-insulinową narażają nas na niedobory magnezu i wtedy ten magnez może być korzystny w suplementacji, magnez w suplementacji może zmniejszać ryzyko występowania bólu w głowy, w ogóle w migrenach świetnie się sprawdza, czasem przy zmęczeniu i czasem też na sen może być bardzo pomocny, czy na jakieś w ogóle rozluźnienie. Ale też jeszcze jedna bardzo, bardzo częsty mit, że magnez pomaga na skurcze. To niedawno zostało bardzo mocno obalone, że magnez praktycznie nie pomaga na skurcze. Ale u wielu osób może się sprawdzić jako albo podniesienie poziomu energii, albo lepsze rozluźnienie, czy lepszy, lepsza jakość snu. Magnez ma to do siebie, że występuje w bardzo wielu formach. W sumie o witaminie C też nie mówiłem. Być może o, o, o formach, że tam jest kwas elaskorbinowy, powiedzmy, czy jakieś inne formy, bo to nie ma jakiegoś tam dużego znaczenia. Ale magnez występuje w formach takich jak jabłczan, Cytrynian, taurynian, glicynian i treonian. To jest pięć najbardziej popularnych form magnezu, abstrahując od tlenku i mleczanu, których w ogóle nie polecam, które się słabo wchłaniają. I jeżeli chodzi o jabłczan i cytrynian, są to dwie formy, które bardzo dobrze się wchłaniają, są bardzo tanie i podnoszą poziom energii. One w ogóle w cyklu krewsa, właśnie jabłczan cytry, czy cytrynian, podnoszą poziom energii i mogą wspierać produkcję energii, bo jest to połączenie cytrynian. I magnes, tak? Cytrynian magnes to jest cytrynian i magnes. I ten cytrynian sam w sobie może mieć jakiś efekt na zdrowie, tak, jeżeli, jeżeli mamy jakieś połączenie np. składników mineralnych. I te, te formy można spożywać bardziej w ciągu dnia. One nie do końca nadają się do spożywania przed snem i nie trzeba ich spożywać z posiłkiem. Z kolei taurynian może wspierać zdrowie serca, chociaż jest niekoniecznie jakoś tam mocno przebadany i może trochę uspokajać. Glicynian, często nazywany helatem, jest to połączenie glicyny, czyli tego aminokwasu, z magnezem. Świetnie sprawdzi się na sen, ponieważ glicyna bardzo dobrze ułatwia zasypianie. No i jest ten treonian, o którym wspomniałem wcześniej, który poprawia pracę mózgu i przekracza barierę krew-mózg. Ogólnie na uzupełnienie magnezu polecam jałczan i cytrynian, lub też jeżeli ktoś ma problemy ze snem, czy gdzieś tam wieczorem stosuje, to glicynian świetnie się sprawdzi. Treonian dla poprawy pracy mózgu, ale w Polsce jest ciężko dostępny. No i oczywiście jest magnez w suplementacji tak transdermalnej, czy tam kąpieli, czy w formie po prostu takiej, że oliwki na przykład magnezowej. Czy to się dobrze wchłania? Raczej nie, raczej bardzo słabo. Jedyne badania, które badały rzeczywiście wchłanianie magnezu, to wykorzystywały bardzo gorącą wodę i ogromne dawki tego magnezu i efekt wchłaniania był bardzo niewielki. Dlatego też yy, suplementacja, jakby, suplementacja, powiedzmy, jeżeli to tak można nazwać, transdermalna przez kąpielę czy, czy przez oliwkę, nie jest polecaną metodą uzupełniania magnezu. Jednak kąpiel w chlorku czy siarczanie magnezu jest dobrą metodą, żeby się zrelaksować. Często, na przykład sportowcy po treningach, czy jak są zmęczeni, yy, właśnie kąpią się w, taki, w takim siarczaniu magnezu czy, czy w chlorku i po prostu się przez to rozluźniają dobrze. I jeszcze część osób w ogóle też. Chlorek, magnezu lub siarczan magnezu w ogóle poleca suplementować normalnie, jakby do ustnie, oralnie. To już w ogóle zdecydowanie tego nie polecam, ani wchłanianie nie jest dobre, a dodatkowo mogą być z tego różne niekorzystne efekty, więc tego nie, w to nie będę się zagłębiał, ale totalnie nie jest to forma do suplementacji oralnej. Kolejna kwestia to B-kompleks. Ten B-kompleks. Omówię w skrócie, bo B-kompleks to jest dużo różnych witamin, w zależności od tego, jaki konkretnie B-kompleks spożywamy. Są to różne witaminy z grupy B, czyli np. B1, tiamina B2, ryboflawina B3, niacyna. Jest bardzo często kwas foliowy, no prawie zawsze, i B12 to są te najważniejsze witaminy, które tam występują. Często jest B5 i inne, ale to już, to już w zależności od B-kompleksu. Ale witaminy, na które chciałbym zwrócić uwagę, to tak. Witamina B1 jest świetna w gospodarce glukozowo insuinowej i produkcji energii, w sumie podobnie jak witamina B2, czyli ryboflawina. I te witaminy w B-kompleksie są szczególnie ważne dla osób, które mają znowu insulinooporność, jakieś problemy z poziomem energii, np. z hipolikemią lub też u alkoholików, co ciekawe, często występują niedobory witamin z grupy B, szczególnie B1 i B2 i tutaj te, te witaminy są bardzo korzystne. Witamina B3 jest nietypowa, bo tak jak praktycznie wszystkie inne witaminy z grupy B są dawcami grup metylowych. To witamina B3, te grupy metylowe zawiera, to jest też troszeczkę temat na inny film, ale w każdym razie B3 występuje w różnych formach. Tutaj też nie będę się w to za bardzo zgłębiał, ale jeżeli chodzi o suplementację samą witaminą B3, to jestem dużym przeciwnikiem. Witamina B3 w dużych dawkach może powodować efekt flash, czyli takiego zaczerwienienia, i jest czasem polecana na przykład na. Cholesterol, na obniżenie poziomu cholesterolu czy na inne kwestie, ale suplementacja dużych dawek przez dłuższy czas witaminy B3 nie dość, że będzie zabierać nam grupy metylowe, to dodatkowo witamina B3 jest mega wyjątkowa, ponieważ ona może w różne szlaki, w różne, kwest... w różne inne metabolity się w ogóle przekształcać, na przykład w tryptofan i w inne szlaki. Dlatego też B3 powinniśmy suplementować tylko jedynie jako B-kompleks, a suplementowanie samej witaminy B3 oddzielnie w dużych dawkach, Moim zdaniem jest bardzo przeciwwskazane i chciałbym jeszcze zaznaczyć, że tutaj ten, ten wpływ na cholesterol może być najbardziej, najczęściej pewnie podnoszony przez zwolenników suplementacji witaminy B3. Tak, witamina B3 może korzystnie wpływać na cholesterol, w ogóle tam na, na różne frakcje, na LDL, HDL i cholesterol całkowity. Jak jedna z niewielu rzeczy obniża poziom LPA, czyli lipoproteiny małe A, jednak nie wpływa to w ogóle na ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, dlatego... Pod tym względem też witaminy B3 w ogóle samej w sobie nie polecam pod żadnym względem. Ale przejdźmy do bardziej może ciekawych kwestii, czyli kwasu foliowego, czasem nazywanego B9 czy B11. Kwas foliowy jest to grupa tak naprawdę związków i w suplementach możemy ją spotkać jako kwas foliowy, który jest formą sztuczną, niewystępującą w żywności, ale bardziej stabilną. Kwas foliowy znowu jest zalecany praktycznie zawsze do suplementacji w ciąży. Jednak raczej uważa się, że w kwas foliowy powinien być jako te naturalne formy suplementowane, czyli na przykład metylofolian, na przykład MTHF, nie mylić z MTHFR-em, czyli tą mutacją genetyczną, lub też tetrahydrofolian, czy jakiś kwatrofolik, czy inne formy po prostu folianów, to na pewno, jeżeli producent stosuje te lepsze formy folianów, to na pewno będzie to zaznaczone, bo jest to droższa forma i suplementa, producent na pewno będzie się tym chwalił i uważam, że ta naturalna forma folianów jest tutaj lepsza, jeżeli chodzi o B-kompleks, sam w ogóle folian, który oddzielnie można suplementować i w ogóle, co ciekawe, już bo znowu od bardzo dawna rynek suplementów i leków obserwuje. Jeszcze parę lat temu, na przykład w suplementach czy lekach dla kobiet ciężarnych, był kwas foliowy jako kwas foliowy. Teraz praktycznie zawsze są to już foliany, więc to uważam, że jest duży w ogóle postęp. I raczej unikałbym właśnie B-kompleksów, który ma po prostu kwas foliowy jako kwas foliowy. No i jest jeszcze oczywiście witamina B12. I tu już jest w ogóle, to już jest naprawdę skomplikowany suplement, bo też występuje w czterech formach. Ogólnie witamina B12 jest to kobalamina. I kobalamina. Formy w suplementach jakie znajdziemy to jest cyjanokobalamina, najtańsza, ale najbardziej stabilna forma, najczęściej spotykana w suplementach i to trzeba zwrócić uwagę, że cyjanokobalamina jest po prostu bardzo stabilna, czyli ona w tych suplementach, na przykład w kapsułkach, lepiej będzie się utrzymywać, będzie bardziej odporna na transport, na temperaturę i na inne zmiany i dla wielu osób, jeżeli mają duże niedobory witaminy B12, uważam, że cyjanokobalamina może być okej. Okay. Ale to już jakby kwestia no, jest znowu indywidualna, na pewno warto do u siebie sprawdzić. Drugą bardzo znaną i często występującą formą, trochę lepszą, powiedzmy, że trochę lepszą jest metylokobalamina, która jak sama nas zaskazuje zawiera grupy metylowe i będzie wspierać właśnie metylację i na przykład obniżać poziom homocysteiny, jednak ona jest w niej stabilna. I tutaj w zależności od, od powiedzmy celów suplementacji czy tego, jak mamy suplement, albo cyano, albo metylokobalamina sprawdzą się najlepiej. I one są bez problemu dostępne, naprawdę, jako sama oddzielna witamina B12 lub B-kompleksie. Ale są jeszcze dwie formy witaminy B12, o których tylko tak wspomnę pokrótce, bo one są już ciężko dostępne. Jest to adenozylo kobalamina, która świetnie podnosi poziom energii, też forma witaminy B12, lub hydroksy kobalamina, która uważa się, że jest prekursorem wszystkich innych form witaminy B12, ale jest znowu bardzo droga i praktycznie niedostępna. Ale mówię to tylko jako ciekawostkę. I jeżeli chodzi o Poziom witaminy B12 możemy zbadać sobie to we krwi. Ten poziom jest jakimś tam wskaźnikiem, warto go na odpowiednim poziomie utrzymywać. Niedobory witaminy B12 i kwasu foliowego będziemy widzieć też na morfologii po wysokim MCV, MCH i MCHC. I, ale jeżeli ktoś chce rzeczywiście sprawdzić typowo, jaki jest poziom witaminy B12 w komórkach, to należy zbadać kwas metylomanolowy, czyli MMA, czyli kwas MMA. Więc jeżeli ktoś rzeczywiście pod tym względem chciałby to zbadać, to to jest lepsza metoda. Następna kwestia. Moja też bardzo, bardzo lubiana przeze mnie ashwaganda Ashwaganda jest adaptogenem. Adaptogeny są to naturalne substancje ziołowe, które wspierają adaptację do stresu. Adaptagen, adaptogen adaptacja do stresu. I do grupy adaptogenów zalicza się ashwaganda, różeniec, Bakopa i jeszcze kilka innych suplentów ziołowych, ale ashwaganda jest świetnie, naprawdę świetnie przebadanym adaptogenem. I w ogóle ashwaganda jest tak dobrze przebadanym w ogóle adaptogenem, tak dobrze suplementem przebadanym ziołowym, że już w ogóle są na niej temat reklamy w telewizji, że jest bardzo często stosowana jako lek i w ogóle jakby znajomość wśród branży dietetycznej czy lekarzy, po prostu wszyscy wiedzą, czym jest ashwaganda. I jak najbardziej bardzo się cieszę z tego powodu, bo po prostu ona ma mnóstwo zastosowań naprawdę ashwaganda. Zmniejsza odczuwany stres, poprawia jakość snu, podnosi poziom energii, może wpływać na nastrój, może wpływać w ogóle na efekty sportowe podnosić poziom testosteronu, jeżeli ktoś ma niski poziom testosteronu przez nadmiar stresu czy nadmiar kortyzolu, wspierać właśnie efekty sportowe i w ogóle ashwaganda może być stosowana w bardzo różnych porach, zarówno rano, wieczorem, przed treningiem i po treningu. Tu już też nie będę się na ten temat, w ten temat zagłębiał, bo to można było o ashwagandzie mówić naprawdę bardzo długo. W każdym razie ashwaganda jest świetnym suplementem, żeby po prostu zmniejszyć reakcję stresową, trochę się uspokoić. I tak jak mówiłem, aszwaganda powinna być albo standaryzowana na witanolidy, witaferynę i alkaloidy, lub powinien być to ekstrakt KSM. I muszę zaznaczyć jedną bardzo ważną kwestię. Aszwagandy, jak i innych, większości innych adaptogenów jak różenie z górski, bardzo nie poleca się przyjmować, jeżeli ktoś stosuje antydepresanty, bo prawdopodobnie będzie jakaś tam interakcja. No i oczywiście suplementów ziołowych praktycznie nigdy nie stosujemy w ciąży czy podczas karmienia. Piersią. Następna grupa, pro, grupa suplementów to są probiotyki. O probiotykach można było znowu y, mówić godzinami, ale probiotyki są to kultury bakterii, które mają jakiś konkretny cel zdrowotny. Tutaj o probiotykach mówi się, że kapusta kiszona, ogórki, czy nie wiem, jakiś tam kimci to są probiotyki. No niestety nie, ponieważ probiotyki to są konkretne szczepy bakterii, określone szczepy bakterii, o konkretnych celach terapeutycznych. Jeżeli robimy czy kupujemy kapustę kiszoną czy ogórki kiszone to nie wiemy ile, jakich bakterii się znajduje w tej kapuście kiszonej, dlatego nie możemy tego nazwać probiotykami. I o probiotykach znowu, probiotyki mogą wpływać oczywiście na trawienie, na wchłanianie, na odporność, to jest bardzo znane. Ale bardzo w ogóle obiecującym gałęzią w ogóle probiotyków, która się rozwija, są psychobiotyki, czyli probiotyki, które wspierają reakcję na stres, wspierają nastrój i na przykład uspokajają. I ostatnio bardzo dużo szukałem na ten temat informacji, bo też mnie temat interesował. I uważam, że psychobiotyki to w ogóle są takie nowe, powiedzmy, adaptogeny, nowe suplenty, które y, zmniejszają reakcję na stres, czy y, poprawiają samopoczucie, czy nawet nastrój, ale to już kwestia jakaś tam znowu do, do omówienia oddzielnego. Co w kontekście probiotyków chciałbym zaznaczyć? Probiotyki muszą być oczywiście w odpowiedniej ilości, tam miliardów kapsułek, miliardów tych, tych bakterii formujących jednostki, ale żeby probiotyk działał, musi być określony rodzaj, gatunek i szczep. Czyli jeżeli mamy napisane, że jest Lactobacillus rhamnosus, czy nie wiem, Bacillus coagulans, nic więcej, to nie ma określonego szczepu. Na przykład musi być to Lactobacillus rhamnosus GG. Jeszcze coś przeważnie dopisane, i wtedy jest tylko dopisany szczep. Jest mnóstwo różnych w ogóle szczepów i, i rodzajów bakterii, które możemy sobie tutaj wymienić. I teraz podam przykłady. Rodzaj: y, mamy bifidobakterium Brewe, Br03. Bifidobakterium to jest rodzaj, Brewe to jest gatunek, i Br03 to jest szczep. I jeżeli mamy napisane, że w probiotyku jest bifidobakterium Brewe, nic więcej, nie ma określonego szczepu i ten probiotyk nie ma prawa działać, Ponieważ badania naukowe dotyczą konkretnych szczepów, czyli Bifidobacterium brewe BR03. I w ogóle, na przykład, to jakby, to jest jeden przykład, ale Bifidobacterium brewe może być setki szczepów Bifidobacterium, Bifidobacterium brewe. I inne przykłady. Lactobacillus, Acidophilus, LA02. Bifidobacterium animalis lactis BS01 itd. Tak tak Lactobacillus rhamnosus GG, Lactobacillus plantarum LP09, mnóstwo tego jest i na to warto zwrócić uwagę. Jeżeli nie ma określonych tych szczepów, to niestety probiotyk nie będzie działał odpowiednio. To jeszcze można było zwrócić uwagę na, na to, w jaki sposób, czy to są liofilizowane szczepy, czy inne, ale to już po prostu znowu byłby typ, typowo temat o probiotykach i zajęłoby to po prostu zbyt dużo czasu, ale. W probiotykach naprawdę trzeba zwracać uwagę na jakość, na skład i niestety probiotyki za, nie wiem, probiotyki optyczne często są za 7, nie wiem, 10, 12 zł, takie probiotyki będą bardzo słabej jakości. I teraz kolejny suplement, czyli cynk, który też występuje w różnych formach, bardzo podobnie jak magnez, te najsłabsze formy to jest Mleczan czy tlenek cynku to są formy, które wchłaniają się bardzo słabo i nie są w ogóle polecane. Ale oprócz tego cynk może występować jako cytrynian, glukonian, pikolinian i wiele innych form. I jeżeli chodzi o działanie cynku, cynk wspiera mnóstwo, naprawdę mnóstwo rzeczy w naszym organizmie. I tutaj też można wpaść w taką pułapkę, podobnie jak z magnezem czy z witaminami, że czytamy na przykład niedobory cynku, powodują problemy skórne, problemy z układem nerwowym, zapamiętywaniem, problemy oczywiście z testosteronem itd. Więc jeżeli. I to, i to pasuje do moich objawów, to muszę dać dużą dawkę cynku i na pewno mi to pomoże. Ja tak kiedyś na samym początku jakieś tam przygody z dietetyką czy z suplementami, tak miałem, że czytałem o jakimś tam składniku mineralnym witaminie czy suplemencie, patrzyłem, jakie. Objawy są niedoboru tego właśnie suplementu, czy tego składnika mineralnego, zacząłem go suplementować i nie było jakichś spektakularnych efektów, bo te wszystkie rzeczy odnoszą się tylko do niedoboru i tylko jeżeli ktoś ma niski poziom testosteronu, na przykład z niedoboru cynku, to tylko wtedy cynk mu ten testosteron podniesie. Ale jeżeli ktoś ma niski poziom cynku, bo na przykład się nie wysypia, czy je mało kalorii, to cynk mu raczej nie pomoże. I cynk też jest bardzo ważny dla układu nerwowego, jednak tutaj Myślę, że o żadnym tak bardzo mocno to nie mówiłem, suplemencie czy składniku mineralnym. Cynk w nadmiarze jest bardzo toksyczny dla układu nerwowego, dlatego też nie należy stosować bardzo dużych dawek cynku. I jeżeli chodzi o uzupełnianie zwykłych niedoborów czy zwykłą suplementację cynkiem, to przeważnie stosuje dawki rzędu 30-50 mg i raczej, raczej większe dawki nie są potrzebne. W kontekście przeziębienia najlepiej sprawdza się, bo, bo cynk też wspiera odporność, najlepiej sprawdzi się cynk do i to jest w ogóle najlepiej przebadana forma cynku na odporność. I to jest zupełnie inna w ogóle forma, tak? Po prostu cynk dostania jako, jako element wspierający odporność. I jeżeli ktoś suplementuje cynk długi czas, czy suplementował w dużych dawkach, to cynk jest antagonistą miedzi i on będzie powodował długofalowo niedobory miedzi. Dlatego mieć można na przykład z ceruplazminą zbadać, dlatego też jeżeli ktoś. Bardzo długo na przykład jakiś okres suplementacji cynkiem, to warto zadbać o miedź I cynk może dla niektórych osób być pomocny, ale nie zawsze i też w nadmiarze może być szkodliwy. Kolejna kwestia to wapń. Jeżeli chodzi o wapń, raczej nie jestem w ogóle zwolennikiem suplementacji wapniem, ponieważ wap od, może odkładać się w naczyniach miękkich i prowadzić do kalcyfikacji. I są osoby, które nie dostarczają odpowiedniej ilości wapnia, znowu na przykład weganie, czy osoby niejedzące nie na biału mogą mieć problem, żeby te mniej więcej 1000 mg wapnia dostarczyć. I wtedy suplementacja może być korzystna, ale uważam, że lepiej jest wtedy, jeżeli mamy małą podaż wapnia z dietą, dostarczyć go w wodach wysoko zmineralizowanych, które tego wapnia, wypijając np. 2 litry wody, gdzieś tam kilkaset tego mg wapnia możemy dostarczyć i uzupełnić tak naprawdę podaż wapnia dzienną. Jeżeli chodzi o wapń, to wapń też występuje w postaci węglanów czy jakichś takich tańszych wersji. Raczej polecałbym, jeżeli już suplementować wapń, to w formie cytrynianu, ale jeżeli chodzi o w ogóle całą gospodarkę wapniową, tak jak mówiłem, witamina D3, parathormon, kalcytonina, to są te elementy, które będą wpływały na poziom wapnia tak naprawdę w naszym ciele i jego niedobory i może być tak, że ktoś dużo spożywa wapnia, nawet bardzo dużo, ale ma właśnie problemy z tymi hormonami i z witaminą D3 i ten wapń nie będzie mu się wchłaniał odpowiednio, więc na to warto zwrócić uwagę. Więc też podaż, jakby czy suplementacja wapnia nie zawsze jest rozwiązaniem i jeżeli już ktoś suplementuje, no to naprawdę warto zwrócić uwagę na dawki, na to jak długo też suplementuje ten bak, bo znowu jest to akurat suplement, który uważam, że może być Dosyć niebezpieczny, jeżeli stosujemy go w nadmiarze. Oczywiście, jak z większością takich suplentów witaminow, witaminowych, czy składnikowo-mineralnych, czy, czy, czy mineralnych, suplementacja wapniem nie spowoduje problemów od razu. Tak? To trzeba miesiące, czy nawet często lata, żeby były jakieś skutki ułoczne, ale po prostu nadmiar tutaj może być dla nas szkodliwy. Kolejna kwestia połączona z witaminą D3, połączoną z wapnią, to jest, to, to jest witamina K2, jedna z czterech witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, bo witaminy rozpuszczalne w tłuszczach to jest A, D, E i K. I witamina K2, tutaj już nie będę też mówił o K1, K2 i innych formach. I skupimy się na witaminie K2 MK7. Yy, witamina K2 nie jest mocno przewadana. Nie ma mocnych dowodów naukowych na to, że warto ją stosować. Jednak uważam, że jeżeli ktoś bardzo dużo suplementował witaminy D3, ma bardzo wysoki poziom witaminy wapnia w, we krwi, lub też właśnie suplementował dużo wapnia, to witamina K2 jest fajną metodą, żeby kierować ten wapń z właśnie tkanek miękkich, stętnic, żył do kości i zębów. I uważam, że ta witamina K2, szczególnie do dużych dawek witaminy D3, może być wręcz zbawienna. I co ciekawe, witamina K2 raczej działa prawdopodobnie przeciwnowotworowo, czy w ogóle wspiera odporność, no ale znowu na to nie ma mocnych badań. I dodam jeszcze taką ciekawostkę od siebie, że ja zacząłem suplementować witaminę K2 no, 6-8 lat temu, gdzieś tam dawno, dawno temu. Bardzo często z witaminą D3, ale nie zawsze, czasem samą witaminę K2. I od tego czasu zauważyłem, że na przykład moje kości i zęby są bardzo, bardzo mocne. Nie psują mi się zęby. Kości też mam dużo twardsze, gdzie kiedyś, i to też mam jakieś tam porównanie, bo kiedyś i te zęby, i kości były słabsze. Jestem w stanie jakimś to w jakiś tam sposób określić, że rzeczywiście ta witamina K2 przynajmniej u mnie wpływa na zdrowie tych elementów twardych. Także jeżeli też ktoś ma problemy z kośćmi czy z zębami, to uważam, że witamina K2 może być tutaj fajnym dodatkiem. Kolejny suplement to kurkumina. Bardzo, bardzo też często stosowana. Kurkumina to składnik aktywny kurkumy, tej przyprawy kurkumy. I jeżeli chodzi o suplement kurkuminy, to ona powinna być standaryzowana na kurkuminoidy. I im więcej tych kurkuminoidów, tym lepsza jest jakość, powiedzmy, tego suplementu. I też już dosyć dawno wykazano, że kurkumina dużo lepiej wchłania się w obecności piperyny czy też pieprzu, dlatego też, przeważnie, suplementy zawierają w sobie dodatek właśnie. I jeżeli chodzi o kurkuminę, to bardzo lubię ten suplement ze względu na szerokie zastosowanie. Kurkumina przede wszystkim oczywiście zmniejsza stan zapalny i z tego jest znana, ale oprócz tego bardzo dobrze wpływa na zdrowie jelit, na zdrowie stawów. Ale takim bardzo ciekawą kwestią jest to, że poprzez zmniejszanie stanów zapalnych kurkumina. Może poprawiać nastrój i w ogóle kurkumina jest dobrym suplementem na nastrój. Nie chcę tutaj porównywać z jakimiś tam lekami, antydepresantami i w ogóle jakimiś mocniejszymi może środkami, ale pod względem nastroju uważam, że jeżeli ktoś ma po prostu może trochę gorszy nastrój czy mniejszy poziom energii, to kurkumina może bardzo mocno mu pomóc, po prostu zmniejszając te stany zapalne, ponieważ jest bardzo mocna teoria związana z depresją, że depresja właśnie i ogólnie problemy z pracą mózgu czy ze zmęczeniem są bardzo mocno związane ze stanami zapalnymi, i kurkumina poprzez zmniejszanie stanów zapalnych może poprawiać nastrój. I co ciekawe, bardzo podobne działanie ma też omega-3, które w nowszych badaniach wykazano, że w większych dawkach może poprawiać nastrój poprzez zmniejszanie stanów zapalnych. Także kurkuminę bardzo lubię. Kolejny, ostatni już składnik mineralny to potas. Potas jest bardzo ciekawy, bo różni się od poprzednich składników mineralnych, o których mówiłem, ponieważ on ma taki jeden bardzo mocny, doraźny efekt. Potas w suplementacji mocno obniża ciśnienie krwi, w zależności oczywiście od dawki. Zapotrzebowanie dzienne na potas jest duże, du, dosyć duże, bo wynosi ponad 4000 mg dziennie, więc dawki potasu też przeważnie są większe. Ale jeżeli ktoś wziąłby w suplemencie czy w leku, bo potas jest bardzo też w wielu lekach na nadciśnienie. jeżeli ktoś by spożył potasu na przykład 2-3 gramy na raz, 3000 mg na raz. To bardzo możliwe, żeby miał mocny spadek ciśnienia krwi, wręcz zagrażający, powiedzmy, przynajmniej samopoczuciu czy nawet życiu. Dlatego też potas u osób, na przykład z niskim ciśnieniem krwi, czy z jakimiś tam problemami z ciśnieniem krwi, nie do końca jest polecany. Jeżeli ktoś ma nadciśnienie, lekarz mu to polecił, czy jest to stosowane w konkretnym celu, to tak, ale ogólnie potas jako taki suplement, który stosujemy sam w sobie, no, to już radziłbym stosować go ostrożnie. Potas występuje też w różnych formach. Cytrynian przeważnie jest bardzo tani i skuteczny, i to może być korzystne, ale znowu to już musimy dostosować po prostu do tego, czy mamy jakby wskazania związane przede wszystkim z ciśnieniem krwi. Kolejny bardzo popularny suplement na Sen to melatonina. Melatonina, która już wcześniej wspomniałem, często, często czasem stosowana jest. Też około treningowo, ponieważ może zmniejszać stres oksydacyjny i ogólnie jest silnie przeciwzapalna, bo ogólnie melatonina mocno wpływa na nasz organizm. Jednak tutaj skupiając się typowo na śnie, czy melatonina jest dobrym suplementem na sen? Okazuje się w coraz nowszych badaniach naukowych, że niekoniecznie, że nie jest to idealny suplement na sen, że zdecydowanie lepiej jest w ogóle dbać o naturalne wydzielanie melatoniny, a na sen są suplementy inne, bardziej skuteczne, na przykład czy glisyna, ale melatonina sama w sobie właśnie zmniejsza te stany zapalne i jakby wpływa na powiedzmy na zdrowie, długowieczność, przede wszystkim ta wydzielana naturalnie i u osób starszych wraz z wiekiem wydziela się coraz mniej melatoniny i u nich suplementacja może być bardziej Wskazana, chociaż znowu najlepiej jest dbać o naturalną produkcję, ale jest takie pytanie: czy melatonina będzie hamować wydzielanie własnej melatoniny w ciele? Czy jest taka pętla zwrotna, jakby hormonalna? W małych dawkach raczej nie, w większych dawkach prawdopodobnie tak. I jeżeli chodzi o małe dawki, w ogóle dawki melatoniny, które są zalecane, to jest to maksymalnie 1 mg, a najlepiej 0,5 lub 0,3 mg. Stety, niestety w suplementach aptecznych, w lekach bardzo często melatonina jest w dawkach 5 mg. 10 mg, mg, czyli ogromnych dawkach, które mogą hamować własną produkcję. A dodatkowo taka dawka melatoniny może powodować rano jeszcze silne zmęczenie. Dlatego, też, jeżeli już suplementujemy melatoninę, to w bardzo małych dawkach. I jeszcze jedna kwestia: melatonina ma te najlepsze zastosowanie w jetlagu i w podróżach daleko po prostu po różnych strefach, strefach, strefach czasowych. Jeżeli podróżujemy kilka stref czasowych, to odpowiednie stosowanie melatoniny może być dobrą metodą, żeby w ogóle uregulować ten rytm dobowy i zadbać o sen. Wtedy też różne kwestie związane z kofeiną, czy z unikaniem światła słonecznego, czy z treningami, może też ten rytm dobowy nam dostosowywać, ale wtedy melatonina ma największe wskazanie i największe zastosowanie. Poza tym w takiej codziennej suplementacji nie jestem Zwolennikiem. Już przedostatni suplement, bardzo popularny, o którym już wspominałem wcześniej, to jest żelazo. Żelazo, tak jak mówiłem, może być bardzo szkodliwe. Po pierwsze, powoduje często zaburzenia układu pokarmowego, np. bóle brzucha lub też zaparcia, ewentualnie jakieś inne problemy z układem pokarmowym, ale te bóle brzucha naprawdę i zaparcia występują dosyć często, w zależności od tego, jak, jaką formę żelaza przyjmujemy i najważniejsze, że nadmiar żelaza w naszym ciele jest bardzo szkodliwy. I ogólnie u kobiet menstruujących bardzo często występują niedobory żelaza w sensie bardzo, naprawdę bardzo często. W ciąży też występują praktycznie zawsze niedobory żelaza i też żelazo jest wręcz Konieczne w suplementacji, ale jeżeli nie mamy wskazań, na przykład anemii, czy niskiego poziomu żelaza we krwi, czy niskiego poziomu ferytyny, czy innych jeszcze markerów żelaza, bo tych markerów jest dosyć sporo, to suplementacja żelazem w ciemno zdecydowanie nie jest polecana, ze względu na to znowu te aspekty związane po prostu z y, objawami po, po jego suplementacji. Plus. Nadmiar żelaza zwiększa zdecydowanie stres oksydacyjny i może w ogóle nasze zdrowie pogarszać, dlatego też suplementacja tylko celowana tylko w konkretnym przypadku, a jeżeli mamy w ogóle jakiś pierwszy etap niedoboru żelaza, to moim zdaniem lepiej zadbać o dietę, np. podroby, czerwone mięso, plus laktoferyna jako suplementacja, czy ewentualnie witamina C, a żelazo jest tam dopiero dalszym etapem tego, tego, tej suplementacji. No i znowu są różne formy żelaza. Tutaj może tego tak aż bardzo nie będę omawiał, ale te najtańsze, jakieś siarczany, czy naprawdę takie, takie żelazo jako, często stosowane jako lek, właśnie najczęściej powoduje te problemy ze strony układu pokarmowego i zmiana formy żelaza, czyli tego, jak, jak ten suplement w jakiej formie jest, może być korzystne. Niektóre osoby suplementują takie styropy z żelazem, czy żelazo powiedzmy w postaci płynnej i to często lepiej się sprawdza, ale to już jest często kwestia do rozmowy czy z dietetykiem prowadzącym, czy też, czy też z lekarzem, bo akurat żelazo jako suplement lek jest bardzo często polecane. I już ostatni suplement, suplement powiedzmy, który omówię w tym długim filmie, to CBD, Czyli powiedzmy, że to jest ekstrakt z konopi CBD, które wydaje mi się, że może już miało swoją taką falę popularności, teraz troszeczkę od tego CBD się odchodzi i CBD, które było polecane w sumie na wszystko, przede wszystkim na jakieś tam zaburzenia stresowe, na sen, ale też na problemy autoimmunologiczne, skórne, zdrowotne inne. Pytanie, czy CBD rzeczywiście jest dobrze przebadane i czy jest skuteczne. No zdecydowanie nie. Większość badań klinicznych na CBD po prostu cały czas trwa i te badania nie zostały zakończone i właściwie zastosowanie CBD jest udowodnione głównie w padaczce lekoopornej i tak naprawdę inne zastosowania nie zostały udowodnione. I dodatkowo, niestety, CBD jest stosowane po pierwsze w bardzo dużych dawkach w tych próbach klinicznych, w takich dawkach, że kilkudziesięciu miligramów, nawet czasem 300 miligramów, gdzie niestety w suplementach, jakie mamy dostępne na rynku, często na przykład jedna kropla suplementu czy jedna tabletka suplementu CBD zawiera 1, 2, 5 mg ekstraktu właśnie tego CBD, a w badaniach często stosuje się dawki rzędu 50-300 mg, 50-300 naprawdę bardzo duże dawki. I dodatkowo CBD uważam, że jest najbardziej przecenionym suplementem pod względem właśnie samej ceny, gdzie buteleczka oleju CBD na przykład 30% może kosztować 1200-1500 zł, co jest w ogóle ceną totalnie z kosmosu. Jakby znając trochę rynek, wiem, że nie jest to cena jakby surowca, czy w ogóle cena produkcji, tylko ogromna marża, ogromna marża poprzez tą popularność i w ogóle jakby zastosowanie. I dodatkowo, bardzo często była jakiś czas temu kontrola właśnie gdzie badano po prostu zawartość CBD jakby w suplentach CBD. I okazuje się, że mnóstwo suplentów CBD ma znacznie zaniżoną zawartość. Tego, co wedle etykiety, tego, co znajduje się w suplencie, wedle etykiety, lub też zawiera inne formy CBD, bo tam są różne naprawdę rodzaje, zarówno CBD, jak i oczywiście czasem znajdowało się w suplentach też THC, które nie powinno się tam znajdować. Dlatego też pod względem i finansowym, i skuteczności badań naukowych, moim zdaniem, CBD jest suplentem, którego raczej należy unikać, ale muszę przyznać, że. Wielu moich pacjentów po prostu przychodzi do mnie i mówi, że stosowało sobie gdzieś tam CBD i pomogło im na nie wiem, stany lękowe, na sen, na poprawę samopoczucia. I rzeczywiście, jak najbardziej taki efekt występuje, ale czy byłby to suplement pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, czy piąty, który bym pod tym względem zastosował? Na pewno nie. Po prostu z danych anegdotycznych wielu osobom to pomaga. Jeżeli już wybieramy CBD, to zwróćmy uwagę na dobrej jakości firmę, jakość i tak dalej, ponieważ niestety w suplentach CBD uważam, że jest. Myślę, że najgorsza, najgorsze wałki, najgorsza po prostu jakość tych suplementów i w ogóle stosunek ceny do jakości niestety jest bardzo słaby. I mnóstwo firm, które produkują tylko CBD, no znowu nie ma swojej produkcji, w ogóle tych suplementów nie ogląda, nie, nie bada i jakość jest po prostu słaba, więc moim zdaniem często przeważnie, zdecydowanie przeważnie nie są one warte. Swojej ceny. Także tak wyglądał ten bardzo długi film na temat suplementów. Mam nadzieję, że wyciągnąłeś z niego dużo informacji, jak się suplementować w praktyce, jakie suplementy warto stosować, jakich nie warto stosować. Jest to w ogóle pierwszy film z takich serii właśnie bardzo długich filmów. Daj znać w komentarzu, jak Ci się podobało, i co z niego wyciągnąłeś. A jeżeli ten temat Cię zainteresował, to zapraszam Cię do innych filmów na moim kanale. Tutaj znajdziesz ekrany właśnie z filmami, z tematami, które mogą Cię zainteresować, i zapraszam do oglądania.